jak on zaczął tłumaczyć, że rząd musi wydawać dużo pieniędzy, bo przecież to jest demokratyczny kraj. Hitler też wygrał wybory demokratycznie, bo też dawał dużo pieniędzy. No i to prezes Narodowego Banku Polskiego mówi o polskim rządzie swojego kolegi Morawieckiego. Naprawdę coś tam się niepokojącego stało. Więc, ale okej, no są ludzie niekompetentni jak Sasin, są ludzie zupełnie niesamodzielni jak Morawiecki, czy ludzie sprawiający wrażenie, jakby byli nie z tego świata, tak jak Glapiński, ale oprócz niekompetencji i takiego szaleństwa politycznego, oprócz tego jest też metoda, bo to odwracanie się rządu PiS-u od Europy to nie jest przypadkowe, to nie są jakby błędy, tylko to jest intencjonalne. Kiedyś Jarosław Kaczyński w mojej obecności powiedział i powtarzał to później wielokrotnie, że warto być w Unii Europejskiej tylko dlatego, bo stamtąd można dostać pieniądze, że nie ma żadnego innego powodu, dla którego warto być w Unii Europejskiej. I teraz oni zablokowali te pieniądze i powtarzają każdego dnia, że Polska sobie poradzi bez pieniędzy europejskich, zapominając, że to są polskie pieniądze, bo przecież my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Ale to też znaczy, o czym mówiłem od pierwszego dnia mojego powrotu do polskiej polityki, że tam naprawdę oni myślą o tym, jak wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To naprawdę nie jest żart. I to, że oni blokują pieniądze europejskie, jest takim pilotażem. To znaczy, zobaczcie, dajemy sobie, przeżyliśmy bez tych pieniędzy, to po co nam ta Unia? Tak, no bo jakby... Więc mamy jakby trzy powody, żeby naprawdę zrobić wszystko, aby ich odsunąć od władzy. Pierwszym powodem jest ich niekompetencja, drugim powodem jest ich taka nieuczciwość i pomieszana z takim brakiem odpowiedzialności i jakimiś zupełnie szalonymi zachowaniami. I trzecie to jest ideologia. Ideologia, która jeśli chodzi o tę wielką politykę, jest antyeuropejska i wymierzona moim zdaniem w jeden z najważniejszych polskich interesów, jakim jest zakorzenienie Polski w Europie, ale to jest też ideologia, która każe im jakby naśladować reżimy takie autorytarne czy częściowo autorytarne na świecie, czyli szczucie jednych grup na drugie, szukanie zawsze winnego, tak aby łatwiej rządzić ludźmi, którzy są skonfliktowani. Ostatnio wymyślili, że to samorząd ma znaleźć węgiel, rozdysponować węgiel, sprzedać detalicznym odbiorcom ten węgiel. I w ogóle im, zauważcie, nawet oni nie wahają się nawet sekundy, żeby nawet przy pomocy jakiejś najbardziej kosmicznej bzdury nie zbudować negatywnej emocji, bo w tym są dobrzy. Jeśli w czymś są kompetentni, konsekwentni i naprawdę dobrzy, to w rozbudzaniu negatywnych emocji, takich jak zawiść, właśnie chęć obarczenia kogoś innego odpowiedzialnością, już nie mówiąc o konfliktach pomiędzy różnymi grupami, czy no, zaraz znowu na tapecie będą nauczyciele i nauczycielki, jak się domyślacie. Właśnie dzisiaj stanęło miasteczko namiotowe protestujących nauczycieli i nauczycielek. Ja bardzo, nie tylko dlatego, że z zawodu jestem nauczycielem, bardzo o nich ciepło myślę, bo to jest jedna z tych grup, które od roku krzyczy głośno, dajcie nam szansę w ogóle przeżyć. My dzisiaj słyszymy od pana Glapińskiego, który jak pamiętacie samej premii sobie przyznał chyba 600 tysięcy złotych, jak on mówi, że ludzie w Polsce mają za dużo pieniędzy i że to jest główny problem, że ludzie mają za dużo pieniędzy i za dużo pieniędzy wydają. I on to mówi patrząc poprzez kamery, patrząc w twarz polskiej nauczycielce, która miesięcznie, jeśli znajdzie pracę w dwóch szkołach i będzie w stanie tam dojechać, dostanie na rękę 4000 zł i każdego dnia patrzy, jak szybują ceny w górę, czy to prądu, gazu, czy chleba, mąki, oleju. Więc to zresztą szczególnie dla polskich kobiet jest najcięższe doświadczenie, bo to jest bardzo ciężka praca zawodowa. To niestety ciągle, i tutaj patrzę na mężczyzn tu zgromadzonych, to jest bardzo często ciągle więcej obowiązków w domu,
coś bardzo niesprawiedliwego, ale wiecie, że ciągle tak bywa, szczególnie jak są małe dzieci. I, no i wtedy trzeba jakoś spiąć jeszcze ten rodzinny, domowy budżet i okazuje się, że nie ma właściwie na to szans. A gdzieś w powietrzu ten lęk, ten strach w bardzo wielu domach, że zimą będzie ciemno i zimno. A wieczorem w telewizji można usłyszeć Glapińskiego, który mówi, macie za dużo pieniędzy, za dużo wydajecie i to jest główny problem według PiSu i według prezesa banku dzisiaj w Polsce. Nie ma kryzysu, mówi, nic złego się nie dzieje, mamy wzrost gospodarczy. Po chwili dodał, no tam naprawdę coś mu się w głowie dzieje, bo po chwili dodał, że ten wzrost jest aż za duży i że dobrze byłoby, żeby był mniejszy w Polsce. No i że właśnie ludzie za dużo wydają. Tym się chłopina tak zamartwia. Nic w tym do śmiechu nie ma, nie? Bo właściwie ja mam czasami wrażenie, że może on chce rozśmieszyć ludzi, rozbawić tymi swoimi wystąpieniami. Ale tak naprawdę no to się chyba powoli płakać chce, jak człowiek widzi, kto w tak krytycznym momencie polskiej historii rządzi naszą walutą, naszymi finansami, naszą gospodarką. Jutro będę we Wrocławiu i będę miał okazję rozmawiać z kobietami, bo tam się odbywa kolejny kongres kobiet. I wracam do tego tematu, bo właśnie kiedy wspominam o nauczycielkach i nauczycielach, to przypominam sobie też ten postulat. Zgłosiłem to w kwietniu, minęło pół roku, żeby władza, widząc co się dzieje w sklepach, żeby przemyślała o tak, decyzję o podwyżce dla tej tak zwanej sfery budżetowej. Czy to będą nauczycielki, czy nauczyciele, czy na przykład pracownice i pracownicy socjalni. To jest ciekawy zawód. Ja tu chcę wam powiedzieć, bo spotykam często na swojej drodze ludzi. To jest mocno sfeminizowany zawód. Pomagają innym ludziom w potrzebie. Ciężka charuwa. Coraz częściej pracownica socjalna w jakiejś gminie czy mieście zarabia, ma mniejszy dochód niż osoby, które są pod jej opieką, bo wymagają pomocy społecznej. I to są osoby, które zdobyły wykształcenie, które poszły z misją do pracy po to, żeby pomagać innym ludziom. I państwo kompletnie o takich osobach zapomniało. I no dzisiaj słyszę, że obudził się Piotr Duda, szef Solidarności, i właśnie zażądał 20% podwyżki dla sfery budżetowej. Ja chciałem powiedzieć szefowi tej nowej wersji Solidarności, panu Dudzie, że 20% w kwietniu, ten postulat pół roku temu zgłoszony, 20% podwyżki dla ludzi de facto najmniej zarabiających, często dobrze wykształconych, bardzo ciężko pracujących, to on już dzisiaj właściwie jest nieaktualny. Bo tak naprawdę, jak się zastanowimy, jak spojrzymy na koszyk podstawowych rzeczy, tych potrzebnych do przeżycia, jedzenia, napojów, energii, to tak naprawdę jakby oni wreszcie otworzyli oczy i zdecydowali się dać 20% podwyżki dla tej właśnie polskiej nauczycielki, czy pracownika, czy pracownicy socjalnej, to w listopadzie czy w grudniu ona nawet jak dostanie te 20% podwyżki, to kupi mniej niż w kwietniu. Znaczy inflacja, drożyzna zżera te realne dochody Polek i Polaków tak szybko, że jakby bez takiego refleksu, bez otwartego serca, bez odwagi w podejmowaniu decyzji, na przykład o właśnie podwyżce, która chociaż nadgoni inflację dla tych najciężej pracujących i najmniej zarabiających, żeby jakby, no, to wydaje się absolutnie wymogiem chwili. To, że szef Solidarności potrzebował sześciu miesięcy, żeby uznać, że nasz postulat ma sens, to też dość wyraźnie pokazuje, co PiS zrobił nawet z tak pięknym hasłem i taką organizacją, jaką była kiedyś Solidarność. My, jako Polki, Polacy, my zdajemy egzaminy bardzo trudne.
z naszej solidarności i z naszej gotowości niesienia pomocy też innym, wtedy, mimo że samym nam jest ciężko, wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Miałem okazję rozmawiać tuż przed spotkaniem z wami, z dziennikarzami tygodnika Opolska. To jest nowe czasopismo, powstało po tym, jak Obajtek zagarnął wszystkie czasopisma regionalne. Wiecie, o czym mówię. Tu na Opolszczyźnie ten sam problem powstał. I rozmawialiśmy o tym, między innymi, co się z nami stało jako narodem, społeczeństwem. Czy my zdajemy egzamin, czy nie opuściliśmy rąk, czy nie idziemy na łatwiznę, czy zbyt wielu z nas nie idzie na kolaborację z tym rządem za jakieś przywileje. Ale ja nie jestem pesymistą, bo ja mam wrażenie, że przecież nie można codziennie, szczególnie jak się ma na głowie rodzinę, pracę na półtora etatu, jak już nie bardzo starcza od pierwszego do pierwszego na podstawowe potrzeby, to trudno, żeby jeszcze człowiek, a szczególnie polska kobieta, codziennie myślała o tym, o autonomii sądów czy Trybunału Konstytucyjnego. Ale przecież są takie momenty, kiedy my w takiej przygniatającej większości potrafimy stanąć i spojrzeć tej władzy w twarz i powiedzieć: dosyć, tak dalej nie może być. A jak trzeba komuś innemu pomóc, tak jak pamiętacie taką solidarność międzyludzką w czasie pandemii, czy teraz tę niezwykłą eksplozję dobroci i solidarności, kiedy Ukrainki, Ukraińcy musieli uciekać z terenów objętych wojną, nikt was do tego nie zmuszał. Władza centralna nie ruszyła palcem tak naprawdę. Pojechali później do Brukseli się chwalić, że jacy jesteśmy gościnni, jeśli chodzi o Ukrainę. Ale przecież tutaj w Kluczborku, na Polszczyźnie, mieliście dokładnie te same doświadczenia, jak w każdym innym miejscu w Polsce. Ukrainka z dziećmi, jak tu przyjechała, miała opiekę i miała pomoc. I nie była to w żadnym wypadku pomoc, którą by rząd centralny wam przekazał. To była spontaniczna, autentyczna potrzeba serca, żeby nie zastawić naszych sąsiadów w tak dramatycznej potrzebie. Tak samo było z polskimi kobietami, kiedy raz na jakiś czas ta władza tak brutalnie ingeruje w prawa kobiet. Można się przecież spierać o różne rozwiązania. Ja wiem, że niektóre z tematów takich jak aborcja, że budzą bardzo dużo emocji i to jest zrozumiałe. Ale to, co tak naprawdę mobilizuje, tak sądzę, takie nasze najgłębsze emocje i protest, to jakby sposób traktowania ludzi przez tą władzę i szczególnie kobiet. Znaczy narzucanie własnej woli, ingerowanie w najbardziej intymne sfery życia, odbieranie godności. To jest coś, co, i to nie ma nic wspólnego ani z religią, ani z jakąś konserwatyzmem, ideą. To ja powiem szczerze, że ta władza, szczególnie wobec słabszych, czasami to są jakieś grupy mniejszościowe, czasami to są na przykład dzieci z chorobami psychicznymi, chyba najbardziej bezradna grupa, jaką można sobie wyobrazić i najbardziej poszkodowana przez tę władzę, bo ta władza pokazała, że ma ich kompletnie gdzieś, właśnie tych najsłabszych i tego typu problemy. Też odwraca się, w ogóle zasłania oczy, nie chce tego widzieć. I jakby największą grupą, która właśnie czuje się ciągle poszkodowana i czasami bezradna wobec takiej momentami brutalnej, a nawet czasami chamskiej opresji, to są polskie kobiety. I to chciałbym, żebyśmy to wszyscy sobie też wzięli bardzo głęboko do serca, że tu nie chodzi o to, żeby, i mówię do tych, którzy chcieliby pomóc także mi w wygraniu wyborów. Bo wybory wyborami, to nie, ale moim zdaniem to nie są zwykłe wybory. Tu chodzi o to, żeby przede wszystkim każdego dnia, na jaką partię głosujesz, twoja sprawa, ale żebyśmy każdego dnia twardo stawali wtedy, kiedy ta władza uderza właśnie w najsłabszych, w najbardziej potrzebujących, albo kiedy chce ingerować w prywatne życie, kiedy chce decydować o ciele kobiety, kiedy chce decydować o tym, jak ma wyglądać model rodziny. I zauważcie, że generalnie najbardziej rozemocjonowani tam w tej władzy, najbardziej opresyjni są
faceci, którzy nie założyli rodziny, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, już nie... I... I to oni chcą decydować, jak ma wyglądać życie polskiej kobiety. Więc moim zdaniem, niezależnie od tego, jaki będzie wybór polityczny, my tak czy inaczej musimy każdego dnia solidarni i z taką empatią, ze zrozumieniem dla siebie, nie tylko protestować, ale przede wszystkim każdego dnia jakby dawać świadectwo, że myśmy nie ulegli tego typu sytuacjom. Bo wygrać wybory to jest jedna rzecz, a później jakby urządzić to nasze życie, w tym nasze relacje, to jest pewnie dużo trudniejsze zadanie. Nie, jak część z Państwa wie, ja jestem zawodowo już jakby spełniony, osiągnąłem wiek emerytalny i jestem dziadkiem szczęśliwym ze wszystkimi kłopotami wynikającymi z, wiecie, miłość oznacza przede wszystkim poświęcenie, kłopoty, lęki, wiadomo, jak, a ci, którzy jeszcze nie zostali babciami, dziadkami, uwierzcie mi, że całe życie się zmienia nawet bardziej niż wtedy, kiedy zostawałem ojcem, kiedy człowiek zostaje dziadkiem i zaczyna myśleć o tak zupełnie bezinteresownie o tych właśnie też najsłabszych, najmniejszych. I jakby ja bardzo chciał jakby pomóc wygrać te wybory, też dlatego, ponieważ u mnie wszyscy moi bliscy, w tym te maluchy, mam ich piątkę, wnucząt, oni wszyscy będą żyli w Polsce. Nikt z mojej rodziny nigdy nie myślał w żadnym momencie, ani za komuny, ani w stanie wojennym, ani później, ani nikt z mojej najbliższej rodziny nigdy nie pomyślał nawet przez sekundę o tym, żeby opuścić Polskę. Ja parę lat pracowałem gdzie indziej, ale nie była to jednak emigracja, ten wyjazd do Brukseli. I to, co dla mnie jakby jest najważniejsze, to nie to, żeby pokonać PiS i wtedy będzie tak samo, jak jest, tylko po naszej stronie. Tylko ja moim najważniejszym, takim najmocniejszym pragnieniem i marzeniem jest to, żebym wiedział, że ta piątka maleństw będzie dorastała w kraju, gdzie będzie mniej nienawiści, mniej łajdactwa, mniej takiej agresji, żeby to codzienne życie, które niewiele ma wspólnego z wielką polityką, to nie było życie wśród ludzi, którzy nie mogą na siebie patrzeć i którzy przez klikę nienawistników zostali w jakimś sensie my wszyscy tak zaczarowani, żeby jakby myśleć wyłącznie z niechęcią o człowieku, który ma inny pogląd polityczny. Przecież my w tej chwili, i uważam, że PiS ponosi za to 100% odpowiedzialność. Tu rządziło jakieś SLD, Unia Wolności, AWS, się różnili, wybory były ciężkie. Ja pamiętam, jak ja mało się nie popłakałem, kiedy Lech Wałęsa przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim wybory prezydenckie. Miałem wrażenie, że to jest prawie koniec świata. I w jakimś sensie to, przecież to było niezwykle masywne doświadczenie. Ale ludzie się między sobą nie nienawidzili. Polityka powodowała głębokie różnice, ale ja nawet w stanie wojennym, muszę wam powiedzieć, miałem poczucie, że jakby jest mniej takiej opresji i jadu w polityce niż w tej chwili. I najważniejszym naszym zwycięstwem, i do tego wszystkich was namawiam, także wtedy, kiedy mówimy o potrzebie rozliczeń, jak ktoś ukradł, jak ktoś skrzywdził kogoś, jak ktoś złamał prawo, złamał konstytucję, będzie go czekał uczciwy proces i jak będzie trzeba, uczciwa odsiadka. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Ale rozliczenie tego zła nie może mieć na celu zatrucie naszych umysłów i serc, tak żebyśmy się dalej tak nie znosili nawzajem w Polsce, jak to jest za rządów PiS-u. Jeśli musimy wygrać wybory, jeśli musimy rozliczyć zło i przestępstwa, to po to, żeby uwolnić polską politykę od tego jadu, tej agresji. Mamy się różnić, mamy się spierać, w parlamencie trzeba się kłócić, można manifestować, są spory o pieniądze. Taka jest demokracja, ale nienawiść musimy wymazać i pogardę, bo to jest coś, co najbardziej chyba dzisiaj ludzi boli. Ta nienawiść i pogarda, którą reprezentują ludzie tam u góry, którzy nie mają już dzisiaj zielonego pojęcia, jak wygląda życie szarej Polki, szarego Polaka. Wiecie, że w cudzysłowie, wiecie, dlaczego używam tego
tego koloru i po to, żeby w tym dniu, kiedy ogłoszą wyniki wyborów, ja mam nadzieję, że będę jednym z tych, który podskoczy wtedy ze szczęścia do góry, żeby od tego dnia wspólnie pracować nad tym, żebyśmy my wszyscy byli lepsi i żeby nauczyć takiej pozytywnej emocji też naszych oponentów, konkurentów i żeby to nasze życie, nawet jak są jakieś dramaty, no jest wojna, są kryzysy, ale tym bardziej wtedy czujemy, jak ważne jest to, żeby ludzie się rozumieli, żeby ludzie mogli sobie podać rękę, żeby właśnie tej trucizny było jak najmniej, skoro życie jest tak ciężkie wokół nas. Dziękuję. Słuchajcie, to pan kolega zaczął właściwie drugą część naszego spotkania. Ja się trochę zgadałem, ale ja naprawdę jestem tak przejęty. Ja wczoraj jeszcze w Warszawie miałem to szczęście kilkadziesiąt godzin właśnie zajmować się moimi wnuczkami. Więc właściwie o tym, jak bardzo mi zależy na tej zmianie, ja mogę mówić godzinami, ale dobrze, że pan uświadomił mi, że jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać, a nie żeby jeden stał i gadał, a reszta słuchała, więc jestem do waszej dyspozycji i panie marszałku, kto? Tak, okej, mamy prowadzącego. Proszę bardzo, jestem do... pytań na kartce nie przyjmujemy. Pytania przygotowane wyrzucamy. I dopuszczamy do głosu także tych, którzy na mój widok się nie uśmiechają. Nie ma żadnego problemu. Jak wiecie, nie ma trudnych pytań. Panie Donaldzie, ja proszę do pana, żeby pan wytłumaczył mi, bo... Zaraz, sekundkę. Bo ja nie wiem, czy ja mam małe IQ, ja tak nie rozumiem. Mam 62 lata, przeżyłem w swoim wieku dużo. Stan wojenny, cuda nie widzę. Ja nie mogę zrozumieć, pan jest lat politykiem, jak człowiek taki rozmiaru, jak pan Kaczyński, nie chce używać epitetów do niego, może tak zniewolić nasz kraj. I nasz kraj był kiedyś dumnym narodem. A teraz my się podzieliliśmy, jest mściwość, jest totalna. Ja się boję, ja bym młodszym z tego kraju uciekł. Ja się boję o moją przyszłość, moich dzieci, moich wnuków. Jak taki człowiek z taką mafią mógł do tego doprowadzić? Jak on może mieć taką władzę, żeby taki dumny kraj, 1 milion Polaków, tak zniewolić, tak podzielić? Ja tego nie mogę zrozumieć u siebie. Ja tu proszę, pan jest naszą nadzieją, bo nie ma więcej, pan musi być taki jak Wałęsa. Stał, zrobił to, co powinien, ja tylko żywię panu nadzieję, bo nie ma innej alternatywy. Dlatego musi pan obudzić w nas, w Polakach, nadzieję, że będzie lepiej, że wreszcie wróci normalność. Pan kolega. Kolega tam chciał, tylko mikrofon, tak? Bo to... Zaraz będzie. Pan będzie trzymał. Dobrze, jest pełna kontrola, cieszę się. Panie Donaldzie, Paweł Tanajno, Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców, opozycja pozaparlamentarna. Ja przyjechałem, żeby zadać panu trudne pytania, bo debata publiczna w takich mediach jak TVP i TVN jest ograniczona, więc cieszę się, że pan wychodzi do ludzi. Ja powiem szczerze, że jestem warszawiakiem. Od 2001 roku właściwie byłem członkiem Platformy Obywatelskiej. Klasa średnia, przedsiębiorcy, liberałowie byli zapatrzeni w pana obrazek. I teraz zadam trudne pytania. Po pierwsze chciałem się zapytać, co się stało w ciągu 8 lat pana rządów, że pan tak znienawidził przedsiębiorców, że wysłał pan swój rząd i swoją administrację przeciwko małym i średnim przedsiębiorcom w Polsce i w latach pana rządu mieliśmy rekord spraw skarbowych w wojewódzkich sądach administracyjnych, ponad 80 tysięcy. Tego nigdy nie było w historii Polski, nawet teraz zapisu tyle nie ma. I większość tych spraw przedsiębiorcy wygrali, ale taka była polityka pana rządu, aby niszczyć małą i średnią przedsiębiorczość. Chwileczkę, pani mnie przerywa. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest także o to, co się stało w panu, który miał pan wizerunek liberała. Co się w panu stało, że pan zaczął gardzić liberalizmem? Że teraz w pana programie, który słyszymy do tych wyborów, właściwie
Pan chce kontynuować socjalistyczną politykę rozdawnictwa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Chce pan jeszcze oprócz utrzymania... Dziękuję za te słowa uznania. Dziękuję. Że oprócz utrzymania programu 500+, nawet skarcił pan jednego posła PO, który proponował likwidację 500+. Oprócz tego utrzymania programu jeszcze pan chce dołożyć czterodniowy tydzień pracy, co jest pomysłem całkowicie socjalistycznym. Co się stało, że pan nienawidzi liberałów? I kończąc, ja liczę, tak jak według pana książki, że w przeciwieństwie do Mateusza Morawieckiego odpowie pan szczerze. Dziękuję. Nie, słuchajcie, nie, no nie było tak najgorzej. Nie możemy tak reagować. Mam takie wrażenie, ale pewnie pan lepiej to pamięta niż ja. Ja pamiętam pański występ między innymi w czasie debaty prezydenckiej, bo był pan kandydatem na prezydenta. I pan prezentował poglądy, które w pana ocenie powinny być poglądami bliskimi sercu i poglądom polskich przedsiębiorców. Może mi pan przypomnieć, jaki pan wynik otrzymał i ile to było głosów w porównaniu do ilości polskich przedsiębiorców? To niech pan powie, a ja powtórzę głośno. Ja proszę, czy pan przypomniał, jaki wynik, ile procent głosów pan dostał? Dobrze, w takim razie, skoro pan nawołuje do szczerości, chociaż nie widzę tutaj gotowości do powiedzenia tego bardzo prostego, bo chodzi o tą maluteńką cyferkę, ja wiem. Proszę się nie, ale to naprawdę byśmy dużo czasu oszczędzili, gdybyśmy odpowiadali na pytania. Nie chce pan powiedzieć, ile pan dostał głosów. Ja mogę powiedzieć, że tak orientacyjnie licząc, może co tysięczny przedsiębiorca, co tysięczny uznał, że pan reprezentuje jego interesy. Nie mówię o tym po to, żeby się wyzłośliwiać, tylko to pan użył sformułowań typu, że ja nienawidzę polskich przedsiębiorców albo nienawidzę czy gardzę liberalizmem. To są niestosowne uwagi, tak panu powiem, ale ja tu nie jestem wychowawcą, to nie jest klasa, ale uważam, że tego typu opinie są nie tylko, że niemądre, powiem tak, ale też niestosowne. Chciał pan szczerą odpowiedź, co się stało, w jaki sposób ewoluują moje poglądy. Ja się w jakimś sensie urodziłem liberałem i nie będę tutaj robił jakiejś lekcji historii, ani nie będę żadnej martyrologii tutaj opisywał, ale chcę panu powiedzieć, że całe życie, od kiedy zrozumiałem, co znaczy słowo wolność i wartość, jaką wartość niesie w życiu osobistym i w życiu społecznym wolność, to bez żadnego wstydu panu powiem, że całe swoje życie, wtedy, kiedy to oznaczało ryzyko i wtedy, kiedy to oznaczało władzę i wtedy, kiedy oznaczało to bycie w opozycji, całe swoje życie bardzo konsekwentnie staram się bronić wolności ludzi i mojej, tak jak ją rozumiem najlepiej. Kiedyś mnie spytano, co stało się z moim takim młodzieńczym liberalizmem, a ja powiedziałem zresztą bardzo uczciwie, że jak urodziła mi się córka, jak córka zaczęła dorastać, to rzeczywiście stałem się w jakimś sensie też trochę konserwatystą. I każdy, kto ma córkę albo wnuczkę, mniej więcej wie, o co mi chodzi, prawda? To... I generalnie jedną z zalet ludzi trochę starszych, ja czuję się w niezłej formie fizycznej, no ale wraz z upływem lat i dla polityków to jest fajna cecha moim zdaniem, ja staję się mniej zapalczywy, a trochę bardziej życiowy i trochę bardziej ostrożny, bo wiem, że moje decyzje, a czasami nawet słowa, mogą wpłynąć na życie innych ludzi, nie tylko najbliższych, ale też... Więc uważam, że zdrowy rozsądek, umiar,
zdolność rozumienia tego, co się wokół nas dzieje, jest o wiele ważniejsze niż ideologiczne zapatrzenie, taka młodzieńcza fascynacja w jakąś ideologię, czy w tych kilka mądrych, czy głupszych książek, jakie się za młodu przeczytało. Do czego zmierzam? Dobre rządzenie, którego celem jest między innymi gwarancja i ochrona wolności ludzi, nie może we współczesnym świecie, i to jest też moje doświadczenie z lat, kiedy przepracowałem jako premier i później jako szef Rady Europejskiej, to dobre rządzenie w rozumieniu tym liberalnym, wolnościowym, musi we współczesnym świecie brać pod uwagę radykalną, cywilizacyjną i technologiczną zmianę, jaka w świecie nastąpiła. Kiedyś można było w XIX wieku, na początku XX wieku, lubiłem czytać tych filozofów i myślicieli właśnie liberalnych, wolnościowych, triumfowała ta idea tak zwanej wolności negatywnej, znaczy żeby być maksymalnie wolnym od jakichkolwiek wpływów, żeby państwo się nie wtrącało i żeby każdy robił mniej więcej to, na co ma ochotę, z minimalnymi tylko ograniczeniami. Dzisiaj dam najprostszy przykład, który dotyczy każdej, każdego z was. Dzisiaj, żeby uchronić własną wolność, państwo musi na przykład dość radykalnie, intensywnie regulować i redukować wpływ na przykład wielkich korporacji internetowych na nasze życie. Nad tym pracowałem przez dobre 3 lata w Unii Europejskiej, między innymi na tym, w jaki sposób, mając na uwadze prawdziwą wolność człowieka, zmusić te potężne giganty, które na co dzień wpływają na nasze życie. Google, Facebook, Amazon. I wszyscy już wiemy, że w połączeniu ze sztuczną inteligencją, z rozwojem kolejnych technik internetowych i w połączeniu z takimi państwami i ich działaniami jak na przykład Chiny, no dzisiaj Rosja ma inne kłopoty na szczęście, znaczy na nieszczęście, ale Chiny są tutaj takim dobrym przykładem. Dobre rządzenie dziś musi polegać na tym, żeby władzę wykorzystywać na rzecz ochrony ludzi, bo ludzie bardzo często sami się nie są w stanie obronić własnej wolności, a czasami godności wobec gigantycznych przemian, wielkich takich mechanizmów, niezależnych też często od woli demokratycznej. Bo przecież my nie wybieramy Facebooka i my jesteśmy zależni od różnych algorytmów, chociaż nie mamy na to większego wpływu. Używam tego dość specyficznego przykładu, żeby uświadomić wszystkim krytykom, że nowoczesne rządzenie dzisiaj musi polegać nie na tym, że ja teraz będę socjalistą albo liberałem albo konserwatystą, tylko świat się tak skomplikował, tak poszedł do przodu, że my każdego dnia, każdego tygodnia musimy znajdywać elastyczne i skuteczne metody używania narzędzi państwowych na rzecz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa albo wolności obywateli. Tradycyjne pojęcie wolności w czasie pandemii. Co by miało oznaczać? Znaczy, mieliśmy ten taki teoretycznie wolnościowy protest antyszczepionkowy. Niestety świat współczesny, czy to jest właśnie pandemia, czy to jest rozwój internetu, czy wojny, czy zmiany klimatyczne. Dzisiaj stajemy się rzeczywiście globalną wioską. Dzisiaj władza polityczna musi używać instrumentów do kontroli wielu takich przestrzeni po to, żeby uratować fundamentalne wartości, w tym także naszą taką fundamentalną, osobistą wolność. Co do przedsiębiorczości, ja już kończąc na tym, mi się nawet nie chce tłumaczyć, bo uważam, że to była raczej prowokacja intelektualna z pana strony, a nie pogląd. Jeśli pan naprawdę uważa, że to moje rządy były największym problemem dla polskich przedsiębiorców, a nie rządy lewicy albo PiS-u, to znaczy, że przedsiębiorcy masowo odmawiając zagłosowania na pana, dobrze rozczytali pańskie poglądy i chyba dobrze ocenili moje starania. Jeśli będzie taka możliwość, może pan to sam sprawdzić w internecie, po tylu latach doświadczeń, ze mną mieli 7 lat doświadczeń. Ja nawet, proszę mnie nie pytać, czy ja będę mówił szczerze, czy nie. Ja nawet gdybym chciał,
to ja nikogo w Polsce nie wprowadzę w błąd co do moich intencji, bo wszyscy mnie znają. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Niektórzy mają inny pogląd niż ja. Ale wszyscy wiedzą, co robiłem, jak byłem premierem, co robiłem, jak byłem szefem Rady Europejskiej, kiedy byłem w opozycji, co robiłem, jak byłem młodym człowiekiem. Więc jakby ja nie mam pola manewru, żeby ludziom robić wodę w głowie, bo wszyscy wiedzą, kim jestem i co zrobiłem. I jakoś tak się dzieje, proszę pana, że jak wśród polskich przedsiębiorców, od czasu, kiedy wróciłem na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej, Platforma ma poparcie większe niż wszystkie pozostałe partie polityczne wzięte razem. Tak, i ma pan rację, na razie, ja jestem przekonany, że mimo, że ono jest bardzo duże, ono jeszcze za kilka miesięcy będzie jeszcze większe. Znaczy... Mamy kolejne pytanie. Mamy kolejne pytanie. Panie premierze, jeżeli można zabrać głos. Tak, 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 chociaż ja będę się rozglądał za odważnymi paniami też, bo tak mamy taką, staramy się mieć taką zasadę, suwak i parytet nie tylko na listach, ale też w debacie, żeby... Panie premierze, jeżeli można, bo jestem tutaj koło mikrofonu, chciałem zadać pytanie dotyczące środków unijnych. Samorządy skutecznie od kilku lat są pozbawiane dochodów budżetowych, dodawane im są kolejne zadania, natomiast czekają na środki unijne. Co należy zrobić pana zdaniem, aby te środki unijne odblokować i aby samorządy mogły zacząć realizować inwestycje, na które wszyscy czekamy? Znaczy, niestety ja nie znajduję innej recepty, to nie jest demagogia. Chce pan odblokować środki unijne, musimy się niestety zdobyć na cierpliwość. To jest jeszcze tylko 12 miesięcy. I tu podejrzewam nawet pan Tanajno, jeśli jeszcze jest. Nie, poszedł. To też, tak. Okej. Okay. No tak, no to już wszystko jasne. Dobra, to... tak, pani. Dzień dobry, panie premierze. Ja mam, słuchając teraz, co pan powiedział, mam takie pytanie, taką wątpliwość, bo w kontekście tego, żeby patrzeć na przeciwników politycznych nie nienawistnie, tylko jak na ludzi, którzy mają inne poglądy, a słysząc cały czas, co robi ta władza, na przykład mnie bardzo niepokoi to, że oni teraz tworzą takie mnóstwo różnych tych instytutów, fundacji, jakichś tworów nowych, do których bardzo przepychają pieniądze, czyli z budżetu robią nam struktury pozabudżetowe i oczywiście obsadzają to swoimi ludźmi. No i teraz taki dylemat, no dziwić się ludziom, że tam idą, no że szukają tego pieniądza, czy oni też popełniają jakieś przestępstwa, bo niewątpliwie jakaś ta władza nasza tam, która ewidentnie łamie prawo, no zasługuje na jakieś procesy. Jak to można rozstrzygnąć już właśnie po wyborach, że to będzie bardzo ciężka praca, bardzo dużo trudu, żeby to trochę tak tą stajnię Augiasza pozamiatać, patrząc na ten budżet, nie? I na te wszystkie problemy, które teraz się jeszcze jakby tak nakręcają, żeby jak najwięcej jeszcze natworzyć, naobsadzać, no nie wiem, nakraść, na przesuwać tych pieniędzy budżetowych naszych do rąk tych właśnie zwolenników przeciwnej partii, która tak mam wrażenie, że przeczuwając, co się stanie, jakby chce tak jak te susły na zimę trochę poobrastać w tłuszczyk, żeby przeżyć te ciężkie lata. To jest moje pierwsze takie pytanie, wyzwanie. A drugim bardzo podobnym to ja mam takie nieodparte doświadczenie, że ta nasza historia to takie koło zakręca, że władza obecnie rządząca stwarza nam z kraju taki PRL bis, po prostu centralizując władzę, wszystko zgarniając, wszystkie decyzje pod siebie, czyli na zasadzie, a wy tu sobie pracujcie, my o was pomyślimy we wszystkim. Gdzie wysłać dzieci na kolonie, gdzie kupić jabłka, to wszystko, no większość, nie wiem, myślę, że spora tutaj część pamięta z czasów słusznie minionych. Oni do tego dążą i pamiętam, jak się to skończyło. Jak się to skończyło? Jak się to skończyło pustymi pułkami, jak jeden człowiek, Leszek Balcerowicz, że tak powiem, stanął, owszem, uzbrojony w pieniądze,
jakichś tam banków światowych, ale jak mu było ciężko i trudno. I tak patrzę właśnie z takim, kurczę, to znowu musi być jakiś kolejny Balcerowicz, żeby to wszystko posprzątać, żeby to znowu na nowo poukładać. Jakie to jest ciężkie wyzwanie. Czy pan da radę to zrobić? Dziękuję. Nie, tak, po pierwsze, nie możemy straszyć siebie nawzajem. Wiecie dobrze, że jakby z różnych powodów, ale nie jestem pewien, żeby istniała jakaś bardzo powszechna tęsknota za Leszkiem Balcerowiczem polityczna. Jak się pani domyśla, ja bardzo szanuję to, co zrobił. To był człowiek absolutnie też żelazny. Saldo jego dokonań wtedy, kiedy wychodziliśmy z komunizmu, z tej zapaści koszmarnej, jest oczywiście jednoznacznie pozytywne. Ale przez te lata myśmy także nauczyli się rozumieć tych ludzi. No, ja nieprzypadkowo dzisiaj zacząłem nasze spotkanie od wspomnienia tych, którzy bardzo ciężko pracują, a są na państwowym żołdzie. Tak się też domyślam. To znaczy, ja nie widzę żadnego powodu, a właściwie inaczej powiem, widzę bardzo poważne powody, aby ktoś, kto zainwestował w swoją edukację, skończył studia i pracuje bardzo ciężko, reprezentując państwo lub samorząd, rozwiązując ludzkie problemy, opiekując się słabszymi, żeby miał przymierać niemalże głodem. Dlaczego mówię w kontekście Balcerowicza? Ja bardzo bym chciał i jestem przekonany, że to jest możliwe, żeby wolność gospodarcza, szacunek do pracy, szacunek do własności, szacunek wobec ludzi przedsiębiorczych nie była równoznaczna z takim wizerunkiem władzy bezlitosnej wobec tych wszystkich, którzy nie są przedsiębiorczy, ale inaczej realizują się w życiu. W tym sensie, no to nawiązując jeszcze do tych pierwszych pytań, naprawdę warto poszukać, i są tego typu techniki i sposoby zarządzania finansami publicznymi i gospodarką, żeby nie dławić aktywności, przedsiębiorczości, żeby nie zadłużać państwa, żeby nie rozrzucać bezmyślnie pieniędzy, a równocześnie, żeby państwo było tak możliwie perfekcyjnie przygotowane, aby rzeczywiście kierować pieniądze, pomoc, wynagrodzenia państwowe wszędzie tam, gdzie użyteczność tych ludzi jest oczywista. I w tym sensie ja nie dam się nikomu przekonać do tego, żeby zabrać 500+. Kiedy kończyłem swoje premierostwo, był już gotowy taki projekt, on wówczas był ostrożny, bo pamiętacie, myśmy wychodzili z kryzysu finansowego, żeby tak, żeby, no, ten projekt był już przygotowany przez ówczesnego ministra finansów Szczurka, i myśleliśmy wtedy o poziomie 300 zł na dziecko. To było wtedy realistyczne. Ja bym dzisiaj nie dyskutował i przede wszystkim nigdy w życiu bym nie powiedział, że 500+ to są zmarnowane pieniądze, także dlatego, że wiem naprawdę bardzo dobrze, jak ciężką pracą jest, jak wymagającym, być może najważniejszym zadaniem w naszym życiu jest wychować dzieci. I że jeśli jest taka możliwość, to trzeba finansować. To w końcu myśmy wprowadzili urlop macierzyński, jeden z najdłuższych w Europie. W tej chwili dużo czasu minęło, więc nas niektóre państwa wyprzedziły. Ja zresztą tak miałem zamiar, ale nie będę czekał do jutra, chętnie to przy was powiem. Jednym z takich postulatów, który będzie można zrealizować od ręki, to byłaby jednak pełnopłatność tego urlopu macierzyńskiego, bo jak wiecie, dzisiaj to jest średnio 80 albo 100, więc ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby urlop macierzyński czy rodzicielski, no bo to wiadomo, że nie chodzi tylko o mamę, tylko chcielibyśmy, żeby to było symetrycznie i żeby mężczyźni mieli też to poczucie obowiązku dokładnie w takim samym stopniu jak kobiety wobec dzieci i wychowania. I myślę, że taka stuprocentowo płatny urlop macierzyński to jest jakby krok we właściwą stronę. Trzeba, ja wam powiem tak,
naprawdę przemawia przeze mnie też doświadczenie. Ja oglądałem złe rządy i dobre rządy w większości państw świata z racji mojej poprzedniej pracy. Nie chodzi o żadne super filozofie, jakieś odkrycia, jakieś nowe ideologie. Uwierzcie mi, naprawdę tak to jest, szczególnie tu w Europie. Przecież nie jesteśmy na Saharze, tu w Unii Europejskiej. Wystarczy, żeby rządzili ludzie kompetentni i przyzwoici, naprawdę. I wtedy można różne programy realizować, ale nie trzeba być ani okrutnym wobec ludzi, ani jak widać, że nie starcza pieniędzy, nie można ich rozrzucać, bo to jest nieodpowiedzialne, bo jak się przesadzi, tak jak w niektórych sprawach, no oni głównie na siebie przesadzają. Też jak ja słyszę, no tak jak tu pan Tanaj no, mówił, że te 500+ to skandal, że my chcemy utrzymać 500+. A ja dobrze wiem, że prawdziwym skandalem są miliardy złotych, dziesiątki miliardów złotych wyrzucane w błoto nie tylko na te agencje, instytucje wymyślane, telewizję publiczną, premię dla Glapińskich, na cały ten obrzydliwy świat, jaki zbudowali. Ta ich pazerność kosztuje, ich pazerność władzy kosztuje naprawdę więcej niż 500+ rocznie, jak porównamy te dwa systemy. Mamy... I dlatego proszę się nie gniewać, ale ja nie szukam gdzieś na horyzoncie nowego Balcerowicza, bo sprawa nie jest tak skomplikowana jak wtedy w 1989 roku. Jednak wyjście z komunizmu oznaczało przebudowę całej gospodarki. W ogóle, a tu trzeba zmienić nie całą gospodarkę, tylko trzeba władzę wymienić. I wtedy ta gospodarka naprawdę bez... Nie chcę was zanudzać liczbami, ale jestem w stanie to udowodnić. Mamy najdroższy rząd w Europie i najmniej kompetentny rząd w Europie. To jest to, co najbardziej mnie boli, że płacimy właśnie gigantyczne pieniądze, jako podatnicy płacimy gigantyczne pieniądze, żeby finansować gigantyczne błędy i gigantyczną pazerność tej władzy. I dlatego ja... Też oczywiście ze względu na wybory, ale chcę to, o tym też bardzo otwarcie powiedzieć. Nie jest, mówię o Platformie Obywatelskiej, nie jest naszym zadaniem iść do wyborów z jakimiś takimi postulatami, które ludzie pomyślą sobie, że to w ogóle zagłada ich czeka. To nie jest sztuka rządzenia, dzisiaj powiedzieć wszystko przykręcimy, tu zabierzemy. Naprawdę nie o to, ja uważam, że to byłoby nie tylko nieskuteczne politycznie, ale wcale tak nie jest. To nie jest tak, że jak mówi Glapiński, że ludzie mają za dużo pieniędzy. Niektórzy, którzy partycypują we władzy, kradną bez opamiętania, to widzimy każdego dnia. Ale to nie jest tak, że Polska cierpi jako państwo, bo ludzie na dole mają za dużo pieniędzy, bo to jest nieprawda. Tak najzwyczajniej w świecie i to pewnie myślimy o tych samych ludziach w tej chwili, widzimy ich. Pytanie z lewej strony sali. Z tej strony. Ja mam pytanie do pana premiera takie. Czy jest pan przeciwko rozdawnictwu PiS i czy byłby pan może za tym, żeby zmienić to rozdawnictwo na zmniejszenie podatków dochodowego i VAT-u? Tak jak właściwie przez chwilę staraliśmy się o tym tutaj dyskutować. Wiecie co, tak proszę zamknąć oczy przez chwilę i sobie pomyśleć, co wolicie, skomplikowaną reformę, dzięki której będziecie mogli odpisać od podstawy podatku i tak, no mogę, czy 500 w kieszeni? Znaczy, ja wiem, że system podatkowy nie powinien być tak skomplikowany, jak jest, delikatnie mówiąc. Dzisiaj te przepisy podatkowe to jest książka 1600 stron. Znaczy to nie jest to choroba Polski, tylko wszędzie na świecie mamy ten system niezwykle już zagmatwany. Natomiast pytanie nie dotyczyło poziomu komplikacji systemu podatkowego, tylko wysokości podatku. Otóż polityka na samych podatkach nie rozwiązuje niektórych istotnych problemów społecznych, tak jak na przykład wsparcie rodzin przy pomocy 500+. Znaczy, nie rezygnujmy
w tej funkcji państwa, powiedziałem już o kilku okolicznościach, które wyraźnie wskazują, że w XXI wieku państwo musi być niestety aktywne. Ja nie jestem fanem państwa rozbudowanego, ale istnieje wiele sytuacji, które nas spotykają już w tej chwili każdego dnia, które zmuszają nas do finansowania państwa, po to, bo tylko państwo jest w stanie, a czasami nawet wręcz organizacji, grupa państw, no na przykład kwestia zmian klimatycznych, to nawet największe państwo samo w sobie, jeśli nie będzie globalnej polityki, nic nie poradzi. Upraszczenie systemu podatkowego bezdyskusyjnie. Ułatwienie jakby, a przynajmniej obliczalność decyzji, to chyba jest jedna z najgorszych dzisiaj konsekwencji rządów PiS-u, że polski przedsiębiorca, mały, duży, średni bez znaczenia, nie jest pewny, co go następnego dnia spotka. Znaczy Polski Ład był takim najbardziej chyba już manifestacyjnym przykładem złego rządzenia, które było rujnujące też w sensie mentalnym praktycznie dla każdego polskiego przedsiębiorcy. Szczerze powiedziawszy, no ja mam w rodzinie też małych, drobnych, średnich przedsiębiorców. Oni naprawdę do tej pory nie wiedzą, jaki system podatkowy obowiązuje. Znaczy od czasu, kiedy Morawiecki 4 razy w ciągu roku zmieniał decyzję, jak ma wyglądać ten rok podatkowy. Więc ja po prostu proszę was o zrozumienie, mówię do tych wszystkich, do kolegi, który o to pytał bezpośrednio, żebyśmy zrozumieli, co jest priorytetem na najbliższe 2-3 lata. I posprzątanie tego kosmicznie, zupełnie kosmicznego bałaganu, jaki wprowadzili poprzez te pseudoreformy, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy to w systemie podatkowym, to jest naprawdę zadanie na ładnie kilkanaście miesięcy, żeby to wszystko uporządkować. Po drugie, nie namówicie mnie, nie gniewajcie się, a mówicie do człowieka naprawdę o wolnorynkowych przekonaniach. Nie namówicie mnie na decyzje, które kilka milionów ludzi w Polsce sprowadzą w ogóle znaczy tych, którzy zaplanowali swoje życie w oparciu o to, co im państwo obiecało. Znaczy PiS to jest partia, ale rządy to jest państwo. Polskie rodziny dostają 500+. Jakim prawem przyjdzie następna? I tak już mają ułożone jakby swoje życie. Trzeba zastanowić się, w jaki sposób, co kontynuować, gdzie się zatrzymać na poziomie, który jest w tej chwili, w jaki sposób mądrze zjeżdżać z inflacją, ale na pewno nie należy myśleć o tym, że zmiana władzy po PiS-ie oznacza gorszą sytuację dla większości obywateli. Bo to byłoby znaczy nieetyczne, moim zdaniem też ekonomicznie wcale nieuzasadnione i po trzecie byłoby to oczywiście samobójcze politycznie. Uważa pan, że jest to uczciwym, ażeby ludzie, którzy często gęsto nie skazali się pracą. Bo nie oszukujmy się, są takie sytuacje. Są ludzie, którzy często, gęsto nie skalali się pracą. Żyją na emerytach, bo emeryci też zapracowali na swoje emerytury. Żyją na koszt firm, małych, drobnych przedsiębiorców. Oni nigdy nie pracowali. Czemu nie iść w takim kierunku, że powiedzmy, zróbmy tak. Pracuje mama i tata, macie 500, 250, 250, razem 500. Pracuje tylko mama albo tylko tata. To znaczy, że masz taniej w domu. Bo jeżeli mama jest w domu, ugotuje obiad, szybciej spojrzy w jakąś gazetkę, gdzie jest promocja i tak dalej. Nie potrzebuje, powiedzmy, korepetycji, bo z dzieckiem przysiedzi. Jest nieuczciwym, żeby człowiek, który siedział w domu, dostał te same pieniądze, co człowiek, który pracuje. Więc dlaczego nie pójść w takim kierunku? Nie chodzi o to, żeby zabrać 500+, tylko podejść do tego uczciwie. Dobrze, to właściwie zbliżyliśmy się do bardzo, moim zdaniem, podobnego poglądu na te kwestie. Znaczy, po pierwsze, rozumiem, że ustaliliśmy, że do wyborów opozycja nie idzie pod hasłem, że ludziom coś zabierze, a powiedziałbym wręcz przeciwnie, w odniesieniu do wielu grup, szczególnie zawodowych, aktywnie zawodowych, że postara się też wynagrodzić wielką krzywdę, jaka spotyka przede wszystkim pracowników najemnych, którzy pracują na rzecz obywateli. Mówię tu głównie o tej sferze budżetowej. Bo też warto zrozumieć, bo czasami się zapomina o tym, że jakby istotą państwa jest nie tylko opieka czy promocja przedsiębiorczości, ale państwo nie byłoby w stanie funkcjonować nawet jednego dnia, gdyby nie ta armia ludzi, którzy dzisiaj w Polsce są bardzo poszkodowani. Tak jak powiedziałem, to są z reguły ludzie z wyższym wykształceniem, zarabiających psie pieniądze, znaczy takie, że i jakby moim zadaniem, tak sądzę,
od pierwszego dnia będzie przede wszystkim znalezienie sposobu na wyraźną poprawę wynagrodzeń dla tych, którzy pracują bardzo ciężko, bardzo uczciwie, tylko nie na wolnym rynku, tylko świadczą usługi w imieniu państwa albo samorządu. Moim zdaniem dotknął pan istoty problemu. Co zrobić, żeby w Polsce ludzie, którzy pracują, mieli z tego wyraźną korzyść? Znaczy nie może być tak, że jak ktoś pracuje, ma z tego mniejsze profity niż ten obok, kto nie pracuje. I to jest dla mnie absolutnie rzecz bezdyskusyjna. Chciałbym tylko, żebyśmy uniknęli jakichkolwiek takich nieporozumień czy dwuznaczności, że przyjdzie Platforma i zabierze komuś coś. Nie, będziemy budowali inny model, w którym... Ja wiem, ja na wszelki wypadek tylko powtarzam coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Uczciwy i kompetentny rząd to nie jest synonim rządu bezwzględnego, który coś musi zabierać. Natomiast ta dystrybucja może być na dużo wyższym poziomie, może być lepiej kierowana. I przede wszystkim to, co dzisiaj, bo to nie chodzi nawet, jak pan wie, o 500+, tylko chodzi o cały system wsparcia, który bardzo często, niestety, oznacza wsparcie dla nic nie robienia. I to jakby, to musi się bezwzględnie, znaczy w Polsce, i to wam mogę obiecać, że naprawdę zrobimy absolutnie, wszystkie decyzje, jakie będą niezbędne, podejmiemy po to, żeby w Polsce, kto będzie lepiej przygotowany do pracy, będzie pracował ciężej, będzie pracował wydajniej, będzie w związku z tym lepiej i więcej zarabiał. I że ta zależność musi być absolutnie jednoznaczna. Więcej pracujesz, więcej zarabiasz. Ciężej pracujesz, więcej zarabiasz. Jesteś lepiej wykształcony, więcej zarabiasz. To jest absolutnie dla mnie priorytet, jeden z celów numer jeden. Ostatnie panie parę premierze, pytań. Panie premierze, ja mam pytanie takie trochę niewygodne wśród urzędników i odnośnie osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych. Czy jeśli Platforma by wygrała wybory, zmieni się coś w kwestii osób niepełnosprawnych i opiekunów? Rzecz jest taka, jest różnica, jeśli jest dziecko niepełnosprawne, tak, są inne przywileje dla opiekunów i dla tego dziecka. Dziecko osiąga wiek 18 lat, opiekun ma ukrócone pewne tam swoje przywileje, dziecko również. Prosty przykład podam taki. Mam syna, który ma 19 lat. Jak miał 16, do 18 roku życia, 60 dni mi przysługiwało opieki, tak? Ja pracuję, bo jestem w stanie pogodzić pracę ten. W tej chwili, jak on zachoruje, mi nie przysługuje tylko 14 dni u dziecka, które wymaga ciągłej opieki. Czy jeśli Platforma przejęłaby władzę, czy zamierzacie coś z tym zrobić? Po prostu pochylić się nad tym problemem. Dziękuję. Może pan słyszał o akcji, którą wspieramy, właściwie współorganizujemy. To jest zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem z inicjatywy. No tak się domyślam, ale to pewnie trzeba głośno tu powiedzieć. Pani posłanka Iwona Hartwich zainicjowała tę akcję po to, aby renta socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami, które wymagają stałej opieki, wynosiła to minimum, wysokość płacy minimalnej i to niezależnie od wieku osoby, która wymaga takiej opieki. Każdy, kto ma do czynienia we własnym osobistym doświadczeniu albo ma gdzieś w pobliżu, w rodzinie, wśród przyjaciół, tych, którzy no, tak życie rozstrzygnęło, że muszą się opiekować całodobowo nad osobą z niepełnosprawnościami, z takimi deficytami, które powodują, że ta opieka jest wymagana przez 24 godziny na dobę, też powinni, znaczy jakoś umieć przekonać innych. Ja zrobię wszystko, żeby wszyscy jakby w Polsce zrozumieli, bo ta atmosfera wokół niepełnosprawnych wcale nie jest taka super, wiecie, niestety. Nie jest tak łatwo nam na przykład zebrać podpisy pod tą ustawą, więc trzeba jakby ludziom uświadomić, jak wygląda życie rodziny, gdzie 24 na dobę trzeba się opiekować
kimś, kto nie może być samodzielny. I że ten projekt, żeby państwo dawało za to rentę, która jest w wysokości płacy minimalnej, to jest krzyk rozpaczy. To nie jest, przecież to nie jest prośba o jakiś przywilej na miłość Boga. To jest tak naprawdę okrzyk rozpaczy ludzi, którzy i tak całe życie mają zdeterminowane tym nieszczęściem, tak? Którzy kochają, którzy są gotowi poświęcić całe swoje życie dla tej osoby bliskiej, która nie ma szans przetrwania bez tej opieki. Więc płaca minimalna, szczególnie jak się patrzy na ten przepych władzy dzisiaj, płaca minimalna na rzecz opieki tej całodobowej, to jest takie rzeczywiste minimum i mam nadzieję, że uda się do tego doprowadzić. Dlatego my też zbieramy te podpisy i nawet jeśli oni to, przepraszam za słowo, uwalą w tym Sejmie, no bo z reguły tak robią, mówię o PiS-ie, to przy tych inicjatywach obywatelskich nie ma problemu dyskontynuacji. To brzmi trochę tam technicznie, ale chodzi o to, że ten projekt, nawet jeśli PiS go nie pozwoli rozpatrzeć, on będzie nadal ważny jako inicjatywa obywatelska w przyszłej kadencji i na pewno będzie jednym z pierwszych, które przeprowadzimy. I to jest minimum. Panie premierze, mamy kolejne pytanie z lewej strony. Pytanie za chwilę, okay. Natomiast jedno słowo odnośnie, jedno zdanie odnośnie 500+. Myślę, że każdy, kto tutaj jest na tyle ogarnięty, że potrafi sobie to policzyć. Ja sobie zadałem ten trud. Mianowicie odejmując od podstawy wymiaru podatku dochodowego 3 punkty procentowe na każde dziecko, otrzymujemy sumę, która dla osób zarabiających mniej więcej 3,5 do 4 tysięcy na rękę będzie mniej więcej równoważnikiem 500+. Im więcej, tym lepiej. Po pierwsze motywowałoby to do tego, żeby jednak pracować, a nie siedzieć i brać ten socjal. Po drugie, mamy cały czas problem tym, że nie mnoży nam się klasa średnia. Ludzie stawiają na karierę, nie na dzieci. W ten sposób im więcej zarabiasz, tym więcej masz korzyści. Motywowałoby to na pewno. Natomiast pytania są dwa krótkie. Znaczy jedno jest bardzo krótkie. Czy pan jest na tyle zdeterminowany, żeby powiedzieć w tej chwili publicznie, powiedział pan o procesach, że będą sprawiedliwe procesy dla tych, którzy w tej chwili rządzą, że jeśli będzie potrzeba i będą merytoryczne, prawne przesłanki, uruchomicie Trybunał Stanu dla tych osób, które na to zasługują? To jest to pytanie pierwsze, natomiast drugie pytanie. Czy pan się nie obawia tego, że jeśli wygracie wybory, co mam nadzieję nastąpi, ta przewaga będzie na tyle, po pierwsze, krucha, że trzeba będzie sięgać po koalicję z kimkolwiek, żeby tylko przegłosować PiS? Po drugie, czy nie obawia się pan tego, że ta 5-letnia kadencja to będzie za mało, żeby posprzątać ten bałagan, który PiS narobił i po tej 5-letniej kadencji, przy kolejnych wyborach ludzie powiedzą, no kurczę, Platforma rządziła 5 lat i nie jest wcale lepiej, no bo niestety brakło czasu, żeby to posprzątać. I co wtedy będzie? To pierwsze pytanie. Słuchajcie. Trybunał Stanu to jest pieszczota. Znaczy oni będą siedzieć, a nie, że odbierze im się prawo kandydowania do... I mówimy o ludziach, bo czasami jest takie nieporozumienie, bo to brzmi tak groźnie. Postawimy ich przed Trybunałem Stanu. Okej, ja nie mam nic przeciwko temu, chociaż jak wiemy, tam potrzebna jest duża większość w parlamencie. Nie wiem, jak będzie wyglądała te proporcje po wyborach. To zresztą tak, to drugie pytanie jest, to jest moje pytanie do pana, a nie pana do mnie. Tak naprawdę, ja nie chcę ubolewać, to jest moja pasja, to jest mój wybór, sam się na to zdecydowałem. Swoje już w domu oberwałem z tego powodu, więc jakby mnie już z tej drogi nic nie zawróci i ja jestem zdeterminowany na maksa, naprawdę. Znaczy ja o tym mówię, nawet jeśli to brzmi patetycznie, nie pogniewajcie się, ale ja autentycznie jestem gotów swoje życie oddać za to, żeby to zmienić. I czy wystarczy nam wszystkim sił i determinacji, żeby to było 42% dla jednej partii? No bo tyle nie tej trzeba. Pamiętacie, myśmy jako Platforma mieli w 2007 roku ponad 41%, a i tak była potrzebna koalicja. Więc to zależy od tego, jakie wyniki będą miały inne partie, etc. Ale ja mam nadzieję, że w tych sprawach fundamentalnych, tych, o których pan wspomina, tych, które domagają się albo Trybunału Stanu, albo sądu i prokuratora, że ja tutaj będę mógł liczyć na także inne partie polityczne z dzisiejszego obozu demokratycznego. Bo to jest,
No to jest w ogóle dla mnie jakby istota tego problemu. Znaczy, jeśli my nie będziemy w stanie rozliczyć ewidentnych przestępstw. Bo jak tu wróciłem po tej brukselskiej mojej robocie, to pierwsza rzecz, jaka zwróciła moją uwagę, to to, że, i mówiłem o tym głośno, że tak wielu w życiu publicznym, tak wielu Polaków przyzwyczaiło się do zła. I na przykład, nie wiem, prezydent może gwałcić konstytucję na oczach całego narodu, a później to się jakoś, znaczy oni naprawdę, tu nie trzeba żadnych wybitnych śledczych. Ja mam wrażenie, no wiecie kogo, teraz szefem kancelarii premiera został Kuchciński. Czy wy jeszcze pamiętacie, dlaczego on wyleciał i przestał być marszałkiem Sejmu? Bo ja pamiętam. I wyobraźcie sobie, my nie możemy się doczekać wyjaśnienia tej być może największego skandalu w historii polskiej polityki, wyjątkowo obrzydliwych kontekstów. Nie chcę tu, ja nie jestem od tego, żeby coś insynuować, okej, nie ma wyroku, ale przecież wszyscy pamiętamy, jak ukręcano tej sprawie łeb i że nie tylko o latanie samolotem w tej wewte chodziło w przypadku Kuchcińskiego. Więc my mamy takich przykładów. Na samych szczytach władzy ludzi, którzy złamali konstytucję, łamią prawa, działają na szkodę spółki. Uwierzcie mi, to nie jest problem, czy ja jestem wystarczająco zdeterminowany, czy nie. Ja zrobię wszystko i obiecuję wam, że to się dokona. Żeby w Polsce była niezależna prokuratura i niezależny sąd. I naprawdę będą mieli pracy potąd, bez mojej pomocy. To w ogóle bez... Tu jakby... naprawdę nie ma ryzyk. Wiecie, ta różnica jest tak, bo mało kto z was też może pamięta, ale wiecie, że kiedy byłem premierem, to przed sądem stawały osoby, które sprawowały władzę, na przykład na poziomie samorządu wojewódzkiego, za to, że przez telefon rozmawiały o tym, czy da rady załatwić pracę sąsiadowi. I to wystarczało, żeby sprawa kończyła się przed sądem i wyrokiem. Za moich czasów prezes NIK-u, przez to, że odebrał telefon od posła, który pytał, czy nie przemyślałby kandydatury na dyrektora NIK-u takiego i takiego gościa. I sprawa trafiła do sądu. Znaczy, wy sobie wyobrażacie, znaczy przez telefon, ja nie mówię, że to jest fajna rzecz, ale przez telefon dwóch ludzi rozmawia, czy trzeci może dostać pracę w urzędzie i za to trafiało się przed sąd. No co my byśmy dzisiaj mieli powiedzieć? W ogóle mi brakuje słów, znaczy, chociaż nie, słów mi nie brakuje, bo znam takie słowa jak Obajtek, Ziobro, Sasin, Kaczyński. Znaczy każde z tych słów kryje dziesiątki, setki, tysiąc razy gorszych spraw. I żadna z nich nie trafiła przed sąd. Więc ja dlatego to nie jest ucieczka od pytania wprost o Trybunał Stanu. Ja chcę, żebyście uwierzyli w to, że jeśli naprawimy system praworządności, to oni będą mieli roboty choćby z materiałów NIK-u dzisiejszego. Oni przecież wystawili pana Banasia na prezesa NIK-u. Pamiętacie? To nie jest postać z moich snów i marzeń. Ale nawet pan Banaś przygotował materiałów w Najwyższej Izbie Kontroli na kilkadziesiąt procesów karnych, nie żadnych Trybunałów Stanu, tylko procesów karnych. No taki Kurski, czy on nie działa zgodnie z filozofią polskiego prawa, czy nie można powiedzieć, że on działa nieustannie czy działał niekorzyść swojej spółki? No to są paragrafy, nie Trybunały Stanu. Nie służyły temu, aby taki pan Kurski za pomocą swoich wyrobników 25 minut codziennie wieczorem obrażał ludzi, mówił nieprawdę, kłamał i siał jedną wielką propagandę. Bo tak jak pan premier wcześniej powiedział, my jako ojcowie mamy swoje obowiązki, które musimy wykonać, ale naszym kolejnym obowiązkiem jako rodzice też jest mówienie dzieciom tej prawdy, jak naprawdę jest, bo właśnie pan Kurski, 2 miliardy złotych, telewizja publiczna, w
ten sposób pracuje. I czy wy jako Platforma będziecie potrafić znaleźć jakieś mechanizmy, sposoby na to, aby przyszła władza, obojętnie jaka władza, nie wykorzystywała telewizji do tego, powtarzam, zwykłych rzeczy, mówić nieprawdy i obrażać ludzi przez 25 minut. Dziękuję. Dziękuję za te słowa. Wydaje mi się, że ja jestem osobą dość poważnie doświadczoną, jeśli chodzi o telewizję Kurskiego. I chyba, a tu na Opolszczyźnie to w ogóle musicie to bardzo dobrze rozumieć. Więc tak, ja mam dość dużo wyobraźni na temat tego, co należy zrobić z telewizją publiczną i z panem Jackiem Kurskim. Ja nie mam żadnych wątpliwości, nie chcę tu robić wywodów prawnych. Ale z całą pewnością telewizja publiczna pod rządami Kurskiego i tego nowego, nie pamiętam nazwiska też, łamie bardzo wiele przepisów. Bo telewizja publiczna ma pewną misję zapisaną i oni z całą pewnością łamią, moim zdaniem, też przepisy prawa. Znaczy, ja nie mam żadnej wątpliwości, że media publiczne w rękach PiS-u tak naprawdę zajmują się działalnością przestępczą. Bo szerzenie kłamstwa, nienawiści i pogardy w przestrzeni publicznej przez media publiczne moim zdaniem jest polityczną zbrodnią, ale też w sensie karnym, procesowym też jest to łamanie w sposób oczywisty przepisów, począwszy od zasad konstytucyjnych. Więc jakby w jakimś sensie trochę aż mi się przykro zrobiło, że panu nawet przez chwilę taka myśl powstała w głowie, że jak ja wygram wybory, to telewizja publiczna będzie taka sama, tylko w drugą stronę. Znaczy, generalnie ja w ogóle nie mam szans, no bo no, nie przyłapiemy Jarosława Kaczyńskiego, że w obcym języku mówi tam für Deutschland, czy no, nie damy rady, nie? Ale wydaje mi się, że największą karą, najbardziej dotkliwą karą dla PiS-u, w tym dla Jacka Kurskiego osobiście, będzie to, jeśli w mediach publicznych będziemy nadawali prawdę na temat ich rządów. Prawdę, nie propagandę. Że to będzie niestety bardzo przygnębiający, niestety bardzo ciekawy, bardzo, tak powiedziałbym, sensacyjny serial. Wszyscy będą oglądali to zapartym tchem, jestem przekonany. I ani słowa propagandy, wyłącznie fakty o tym, co oni robili przez 4 lata, także w samej telewizji. I to moim zdaniem będzie najbardziej dotkliwą karą, pomijając kwestię procesu. Szanowni Państwo, jeszcze kolega państwo... z aparatem się domagał. Ja byłam pierwsza. Aha, tu też. No, to tu, pani, a ja... Padła odpowiedź, przepraszam, na pytanie. To ostatnie. Na to pytanie, co... Czy nie braknie tych 5 lat na posprzątanie, a jeśli braknie... Okej, tak. Znaczy, po pierwsze kadencja Sejmu to są 4 lata. Jeśli by się miało okazać, że Platforma rządzi 5 lat, to znaczy, że mamy 2 kadencje, czyli w ogóle spoko, nie? To my nie mamy czasu, żeby 5 lat czy 4 lata zajmować się sprzątaniem po PiS-ie. Nie chcę tutaj epatować jakimiś tajemnicami, ale robię to w dyskrecji. Pracuje duży zespół ludzi. Ja nazywam ten zespół roboczo 100 dni. Będziemy mieli do wyborów przygotowaną rozpiskę na każdy dzień po wyborach. W ciągu 100 dni wszystko będzie wyczyszczone i ja przed wyborami publicznie przedstawię wam ten harmonogram 100 dni. W jaki sposób ten stajnia Augiasza, bo ktoś użył tego... Ja bym tam się bał, bo ja pamiętam, co było w stajni Augiasza, co tam trzeba było wynieść z tej stajni. Ale w sumie to dość jednak rzeczywiście trafne porównanie z władzą PiS-u. Te 100 dni musi wystarczyć, żeby te najbardziej bulwersujące złogi, że tak powiem, z tej stajni usunąć. Nie tylko aktów prawnych, ale też decyzji administracyjnych. Często słyszę pytania, jak wy sobie dacie radę, kiedy Duda będzie prezydentem dalej, a wy nie będziecie mogli odrzucić weta, to wy ustawami niewiele, znaczy nie będziecie mogli przeprowadzać ustaw, no to nic nie zrobicie. Ja zawsze mówię o tym, że jest bardzo wiele rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o praworządność, system prawa, sądy i tak dalej. Nie potrzeba ustaw, żeby wrócić do stanu prawnego.
Oni gwałcili prawo, gwałcili konstytucję, gwałcili przepisy prawa krajowego i europejskiego i nie trzeba ustawy będzie, aby te decyzje i konsekwencje uchylić. Znaczy siła w polityce, siła w polityce nie jest wadą. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że będzie potrzebna siła. Jeśli chcemy mieć sprawny, efektywny rząd, także rząd i władzę, która jest zdolna wyczyścić bałagan po PiS-ie, to oczywiście siła jest absolutnie niezbędna. Tak, ja chcę zbudować bardzo silną władzę. Ja chcę zbudować bardzo silną partię. Ja chcę dysponować taką siłą, która pozwoli nam ten porządek zrobić. Bo każdy, kto czytał mity greckie i czytał ten mit o stajni Augiasza, o pracach Heraklesa, wie, że nikt słaby takiego porządku w stajni Augiasza nie zrobi. Jeśli pan nawiązuje do moich deklaracji, że na przykład taki prezes Adam Glapiński, on nie powinien i nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem Banku Centralnego, jeśli straci się władzę, to chcę powiedzieć, że moim zdaniem, i to jest chyba nie tylko moja opinia, po tym jak Glapiński powiedział, że rząd demokratyczny taki jak Adolfa Hitlera, ale porównywał to do rządu polskiego, że musi robić wydatki socjalne i dlatego wygrywa demokratyczne wybory, to ja na miejscu Kaczyńskiego bym dzisiaj wyrzucił Glapińskiego. No przecież to Glapiński, o dziwo, nie o moim rządzie mówił, że jak Hitler daje tam jakieś wydatki socjalne i wygrywa wybory, tylko o rządzie Morawieckiego-Kaczyńskiego. Przecież to wystarczy chyba, żeby powiedzieć facetowi dziękuję. Ale rzeczywiście do tego potrzebna jest siła. Jeśli ktoś lubi słabych, ja na przykład tak, ja byłem 7 lat premierem i muszę powiedzieć, że nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić takich sytuacji, w jakich codziennie znajduje się pan Morawiecki, który uważa, że jest premierem, a on nawet nie jest w stanie podjąć decyzji o tym, kto jest szefem jego biura, jego kancelarii. I słaby premier, słaby rząd, to nie jest, to nic fajnego, proszę mi uwierzyć. Także tak, ja będę chciał budować silną władzę, zdecydowaną, która nie będzie się bała trudnych decyzji. Szanowni Państwo, musimy zbliżać się do końca. Ostatnie dwa pytania. Tak. Dzień dobry. Ja mam do pana pytanie. Teoretycznie w sądownictwie, jeżeli by pan, tutaj jestem, halo, jeżeli by pan powiedział, że wszyscy, którzy łamią konstytucję i prawo, pójdą siedzieć, to za chwileczkę ktoś by mógł panu zarzucić, że pan ma wpływ na sądy i na sądownictwo. Więc moje pytanie jest takie, co nie? Jeżeli sędziowie, którzy łamią prawo, wiedzą doskonale, że łamią prawo, czy nie powinny się nimi zająć samorządy zawodowe? Czy nie powinni zostać wyrzuceni z palestry i tak samo z prokuratorami, którzy się, mówiąc brzydko, sprzedali? Sam jestem przykładem, gdzie zgłosiłem sprawę i najpierw policja nie chciała się w ogóle sprawą zająć, potem prokurator ją umorzył, w postanowieniu prokuratura wyższej instancji ją umorzyła, a na końcu sędzia powiedział mi, że sprawa została umorzona, bo on nie widzi podstaw. Ale w uzasadnieniu ustnym, który mi mówił, zrozumiałem, że on w ogóle nie czytał papierów. On przeczytał tylko nagłówek na sprawie. Więc czy zgadza się pan ze mną, że samorządy zawodowe powinny się zająć takimi adwokatami, prokuratorami czy sędziami i mimo tego, że koszyk jabłek jest mały, zgniłe powinny być wyrzucone. Drugi problem, który chciałem zgłosić, jest taki. Przed chwileczką byłem w Kauflandzie. Stoi tam pani, która zbiera na chłopczyka na SMA. Chłopczyk ma rok czasu. Więc moje pytanie jest takie, czy jak pan i pana ugrupowanie dojdziecie do władzy, to może pan nam tu wszystkim obiecać, że Bąkiewicz nie dostanie 3 milionów na jakieś tam centrum narodowe, tylko że te pieniądze przeznaczy pan na osoby, rodziców, dzieci, które są chore. Dzieci na SMA mamy chyba 50 parę w Polsce. I trzecie moje pytanie jest takie. Oglądałem kiedyś program w fińskiej telewizji, na którym wypowiadała się minister Finlandii. I ja jadę do pracy mniej więcej wtedy, kiedy idą dzieci. Ale ja powiem tak, te dzieci nie idą do szkoły. Te dzieci są pchane przez plecaki.
I pani minister Finlandii powiedziała, że oni nie mają bogactw naturalnych za wyjątkiem drzewa, ale jedyne bogactwo, jakie mają, to są mózgi ich dzieci. I dzieci w Finlandii się uczą bez plecaków, bez bagażu i bez całej reszty. Dziękuję panu bardzo, oczekuję odpowiedzi. Dziękuję. Zacznę od końca. Tu, ten bój o lżejsze plecaki, on przechodzi różne fazy. Myśmy starali się to naprawdę dość solidnie uprościć. Między innymi idea w pełni darmowych podręczników, które zostają w szkole, nie trzeba tego dźwigać. Zmiany programowe. Podał pan przykład Finlandii. Ja byłem tak dumny i to było w piąty albo szósty rok moich rządów, kiedy byłem premierem i kiedy po raz pierwszy pomiary PISY, czyli ten pomiar efektywności nauczania i jakości nauczania, i to chodziło o dzieci w gimnazjach, w wieku gimnazjalnym, dzisiaj nie ma gimnazjów, i myśmy wskoczyli na drugie miejsce w Europie właśnie za Finlandią. I to był pierwszy moment, kiedy naprawdę ja miałem świetne... wszystkie bez wyjątku panie minister edukacji i one przyłożyły się naprawdę na serio do tego, żeby na tyle, na ile to było możliwe, unowocześnić, żeby szkoła była naprawdę egalitarna, to znaczy, żeby każdego było stać, stąd idea darmowych podręczników i przede wszystkim, żeby unowocześnić, sparametryzować programy i to przyniosło efekty, że myśmy naprawdę doganiali tę symboliczną dla wszystkich Finlandię, najlepszą w Europie. Trochę to zmarnowano. Znaczy, jeśli mi serce krwawi, to między innymi dlatego, że no, rozmawiam z nauczycielami, z menedżerami oświaty, urzędnikami samorządowymi, no i właściwie wszyscy mówią, szkoda, że oni rozwalili system i gimnazja, ale chyba źle byłoby, gdyby po każdych wyborach system nauczania znowu się wywracał do góry nogami. Więc ja uważam, że będziemy pewnie raczej maksymalnie starali się naprawić i unowocześnić system, który w tej chwili mamy. Będziemy mieli lepszych nauczycieli, jeśli będą zarabiali mniej więcej dwa razy więcej niż w tej chwili. I chciałbym bardzo dokonać właśnie tej rewolucji, żeby szkoła nie była dozorem i ciężarem, tym przysłowiowym ciężkim tornistrem, tylko była miejscem, które naprawdę przygotowuje nasze dzieci jakby do efektywnego, fajnego, ciekawego życia. Jeśli chodzi o SMA, ja starałem się o tym już dużo publicznie mówić, angażowaliśmy się też w akcję na rzecz refundacji SMA. Powiedział pan o rzeczy... Tak, o rzadkich chorobach, ale SMA było ze względu na to, że najgłośniejsze akcje publiczne dotyczą dzieci z SMA i dzisiaj zresztą dość symboliczny dzień, bo ze szpitala wyszedł pierwszy chłopczyk akurat, który dostał ten za 9 milionów złotych lek i prawdopodobnie dzięki temu będzie zdrowy i będzie żył. I równocześnie obok mamy ciągle rodziców, których dzieci są starsze niż 6 miesięcy, 6 chyba, jeśli dobrze pamiętam, i którym nie przysługuje ten lek. Pewnie prawie każde z was miało jakieś doświadczenie w rodzinie, wśród przyjaciół, wśród znajomych. I no, nie z rzadkimi chorobami, ale z lękiem, że może akurat się to trafiło. Ja też mam takie doświadczenie z bliskimi mi osobami. Była oczywiście debata długa, nie tylko w Polsce, czy to jest moralne, że będzie tak dużo ludzi umierało, bo nie ma pieniędzy na coś tam, a my będziemy wydawali tak gigantyczne pieniądze na rzadkie choroby. Ale ja uważam, że jakby to jest jakby złe postawienie sprawy, bo wiadomo, że my nie wszystkich uratujemy przed chorobą czy przed śmiercią. Ale tam, gdzie wiemy, co trzeba zrobić i mamy środki, nawet jeśli są giganty, ale kiedy wiemy, że możemy konkretne dziecko uratować przed śmiercią, to nie ma, moim zdaniem, nie ma o czym dyskutować. Znaczy, te pieniądze muszą się znaleźć. I przez złą gospodarkę w NFZ-cie w tym roku zostanie 3 razy więcej pieniędzy, niż kosztowałaby refundacja wszystkich leków dla wszystkich dzieci w Polsce chorych na rzadkie choroby. Czyli to nie jest coś, co wykracza poza zdolności, nie mówię o państwie, ale mówię o samym NFZ-cie. Więc ja już się tam jakoś trochę zaangażowałem też
akcję na rzecz chorób rzadkich i pełnej refundacji. Tak, ja mogę przyrzec, że jeśli będę miał kluczowy wpływ na tę decyzję, to będzie jedna z tych decyzji natychmiastowych o pełnej refundacji. Proszę mnie trzymać za słowo i nie... Ja z tego na pewno nie ustąpię. To, tym bardziej, że jest realna szansa, bo ja śledzę to, jak wspomniałem, mam własny, osobisty powód, żeby się tym też bardzo interesować. I proszę w ogóle się nie krępować. Proszę przyjechać do Warszawy i za łeb wziąć, gdyby się okazało, że zapomniałem i w ogóle nie będę protestował, ale ja mam dość optymistyczne sygnały na temat tego, jak szybko tanieć będzie ten lek. I poza tym też wiemy, że jeśli zdecydujemy się na pełną refundację, to zupełnie inaczej wyglądają negocjacje z firmami farmaceutycznymi. Także ten wydatek, im bardziej się w to zaangażujemy, tym na końcu ten wydatek będzie mniejszy i uratujemy te dzieci. Także i jeśli chodzi o sądy. Proszę Państwa, ja byłem w bardzo ostrym konflikcie z polskimi sądami, które groziły mi strajkiem, kiedy byłem premierem. Mnie nie trzeba przekonywać do tego, że tak jak w każdym zawodzie, tak wśród sędziów i prokuratorów było i są zgniłe jabłka. I że system pracy, szczególnie w sądach, ale też w prokuraturze, wymagał radykalnej naprawy. Tak naprawdę PiS zdecydował się na uderzenie w cały system praworządności, ponieważ mieli dużo pretekstów zrozumiałych i akceptowanych przez ludzi. Znaczy, cały ten dramat z polską praworządnością ma miejsce także dlatego, że niestety tak wielu sędziów, prokuratorów dawało dużo pretekstów, żeby PiS mógł użyć tego jako politycznej broni. Nam się częściowo udało skłonić sędziów do poważnej rozmowy mimo zagrożenia wówczas strajkiem. Ja zresztą miałem spotkanie z wieloma organizacjami sędziowskimi wtedy i teraz po powrocie i im bardzo otwarcie powiedziałem, znaczy to jest wasza rola, żebyście umieli mnie, siebie i wszystkich Polaków przekonać, że praworządność w Polsce i niezależność sądów od władzy nie oznacza powrotu do tamtych czasów, gdzie to źle wyglądało i w ogóle nie ma, znaczy tu nie ma jakby o co się sprzeczać, to było oczywiste. Natomiast co do istoty problemu, jeśli chodzi o relacje władza wykonawcza sądy, to my musimy się zdecydować, ja jestem zdecydowany, albo na ten model, który ja preferuję, że czasami ze złymi skutkami, ale sądy i prokuratura są niezależne od partii politycznej i od rządzących. I to jakby tego będę pilnował, no bo czasami jak widzę, co się dzieje, to też też mogę mieć pokusę, nie? Żeby użyć. Tak, tak, dokładnie. I jeszcze było jedno pytanie, nie? To chyba... Okej. Okay. Panie premierze... Zaraz, bo a pani cały czas... No jak możecie, no. No witam, dziękuję. Panie premierze, przede wszystkim chciałabym bardzo, żeby mi pan podpisał tą książkę. Czy jest taka szansa? No będziemy negocjować. Druga rzecz, przytoczę cytat z tej książki. Działania służące rozbiciu Unii są dużo prostsze w realizacji niż te, które mają służyć jej integracji. To w gruncie rzeczy żaden problem. Wystarczy eksponować różnice interesów, ożywiać historyczne konflikty, rozbudzać resentymenty, podgrzewać złe emocje. Co robi oczywiście PiS cały czas. I wiedząc to wszystko, a na marginesie chcę powiedzieć, że wielu dziennikarzy w swoich wystąpieniach mówi, że opozycja, jeżeli będzie się tak ślamazarzyć, to nie poradzi sobie z tą napastliwą, złą, oszukańczą władzą. Więc chcę się pana zapytać, wiedząc to wszystko, czy opozycja weźmie się jakby do takiej ostrzejszej, ja nie mówię, że bardzo ostrej, ale ostrzejszej walki z przeciwnikiem koszmarnym, bo to wygląda tak, że trzeba się zniżać jakby do ich poziomu. Ja o tym nie mówię. Ja mówię o tym, żeby mając taką wiedzę, przechytrzyć, dotrzeć.
Ja bardzo długo już czekałam na spotkanie z panem. Liczyłam na to, że będzie pan w Opolu. Niestety pana nie było. Biuro poselskie mi obiecało, że mnie powiadomi. Też tego nie zrobiło. No ale to na marginesie. Tak, bardzo, bardzo trudne. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo niepokoi. Parę dni temu dowiedziałam się, że przewaga w Sądzie Najwyższym neosędziów już jest. Nie, 35-35 na razie, ale każda następna nominacja... Tak. Że jakby ci neosędziowie, którzy nie przeszli etapu, w cudzysłowie szybko, ucznia, czeladnika, mistrza i potem dopiero profesora, nagle czeladnicy stali się sędziami, którzy działają tak, jak władza chce. Jak pan myśli, czy uda się uporać z tymi, którzy są powołani na jakiś okres 5 lat, 4 lat, jak pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, jak wielu, wielu innych. Czy jest sposób na uporządkowanie, na oddzielenie tej trzeciej władzy od władzy ustawodawczej i wykonawczej? Iść do wyborów! Wiem, ale to ponad rok. Kłaniam się, panie Donaldzie, Arkadiusz Paweł Krakowski. Dla mnie to jest właśnie szacunek. Śmiało, nie. Bez interakcji. Panie Donaldzie, mam takie pytanie. Zacznę od pewnej analogii. Był w historii w Japonii Musashi Miyamoto. Był to największy samuraj, który potrafił sam pokonać ponad 400 przeciwników. Dzisiejsza strategia polityczna oparta jest na zupełnie innych zasadach i dosyć daleko odeszliśmy od tak zwanej kultury politycznej. Czy dzisiaj opozycja, oczywiście również Platforma Obywatelska, która jest tą drugą siłą polityczną obecnie, a za chwilę liczę na to, że będzie pierwszą, czy... Czy nie jest dobrym rozwiązaniem uderzyć we wszystkie możliwe środki komunikacji, czyli wszystkie social media, w YouTube, gdzie na pierwszych miejscach pozycjonowane są programy na pewno nie patriotyczne, tylko zakłamane prawicy, która wmawia nam przy pomocy Kościoła, który czy jest zmanipulowany, ale wystarczy popatrzeć na historię, komu służył Watykan, komu służył Kościół, przy pomocy Kościoła, czy jesteście w stanie użyć takiej siły, jak właśnie ten przysłowiowy Musashi Miyamoto i nawet wyjść poza granice właśnie tej kultury politycznej, bo przeciwnik jest zbyt silny i tutaj zwykłe, delikatne podejście, właśnie jeśli chodzi o tą taką miękką strategię polityczną, nie wystarczy. I jeszcze jedno pytanie. Czy intuicyjnie pan przewodniczący wierzy w wygraną? Wszystko dziękuję bardzo. Dzięki. Czy to są ostatnie pytania? Ostatnie pytanie. Dzień dobry, panie Donaldzie. Nie wiem, czy mnie pan pamięta. Mieliśmy okazję się poznać bodajże 2006-2008 roku. Pamiętam 10 minut temu pana dość... Spokojnie. Później razem szliśmy w Błękitnym Marszu. Pamiętam, jak przechodziliśmy obok Pałacu Prezydenckiego. Razem krzyczeliśmy dziadu. Kto pamięta, ten pamięta. Pan prezydent tragicznie odszedł, ale innego dziada udało nam się odsunąć. Wszedł pan wówczas do rządu, był pan naszym premierem i nagle pan zapomniał o obietnicach. Obiecał pan nam zmniejszyć ilość posłów do 100. Gdyby pan to zrobił, to dzisiaj tyle tych mord po Sejmie by nie latało. Przepraszam za słowo mordy. Obiecał pan likwidację Senatu, tego pan nie zrobił.
obiecał pan likwidację immunitetu poselskiego. Gdyby pan to zrobił, czy niektórzy brzydcy ludzie nie bawiliby się na naszych chociażby ulicach i tak dalej? Dzięki setkom takich ludzi, jak my tutaj jesteśmy, pan się dostał, oczywiście też dzięki pańskiej pracy, pan się dostał do Sejmu, był pan naszym premierem. Jaką ja mam gwarancję, że pan mnie znowu nie oszuka? Jaką ja mam gwarancję, że znowu pan mi coś nie obieca i pan nie dotrzyma słowa? Gwarancję. Okej. Okay. I tu jeszcze pani, tak, i to będzie... I to już naprawdę ostatnie pytanie. Zaraz, spokojnie. Witam. A propos oszuka, a propos wyborów. Ostatnimi czasy oglądam wystąpienia naszego naczelnego, no, który generalnie przyprawia mnie o uśmiech. Natomiast są takie rzeczy, które on porusza i te z kolei przyprawiają mnie o przerażenie. Mianowicie tutaj poruszył temat wyborów, że tam musi zabezpieczyć i tak dalej. Z doświadczenia wiemy, że jak nasz prezes mówi, że coś tam musi obronić nas przed opozycją, no to serwuje nam dwa razy to samo. Także ja na przykład w tym momencie nie mam najmniejszych wątpliwości, że musimy się szykować na drugą Białoruś. I w tym przypadku ja się chciałam zapytać, czy Platforma wraz z opozycją ma już jakieś zabezpieczenie tego, żebyśmy po prostu mieli te wybory naprawdę uczciwe i żebyśmy po prostu nie musieli odbyć starć z wojskami, z policją, tak jak właśnie to było w Mińsku na przykład. Słuchajcie, ja spróbuję odpowiedzieć na te pytania. I później jeszcze dosłownie dwa zdania puenty, ale i będę musiał obiecać, że się jeszcze na Opolszczyźnie kilka razy na pewno spotkamy, niekoniecznie w Kluczborku, ale może w Brzegu. Tęsknię za Nysą. Jest oczywiście samo Opole. Okej. Okay. Ja dla pana specjalnie z Warszawy przyjechałem. To jeszcze dalej, nie? To... Część pytań właśnie miała wspólny rdzeń. Było pytaniem nie tylko jakby o taktykę i determinację, ale jakby też wiarę, zwycięstwo i o sposób, jak przeciwstawić nasze skromne możliwości, jeżeli o narzędzia, temu, co ma do dyspozycji PiS. Ja po pierwsze, tego też dotyczyło pytanie poprzedzone tą europejską kwestią. Tak, jeśli chodzi o Europę, to jest prawda oczywista i bardzo też, powiedziałbym, historyczna. Zintegrować na przykład Europę jest bez porównania trudniej niż ją skonfliktować. Przez stulecia mieliśmy wojen bez liku w Europie. Nigdy nie była zjednoczona, to jest ten pierwszy moment. I już mamy Brexit, tak, i mamy ciągle niepewną sytuację na Bałkanach, więc nie ulega wątpliwości, że Europa Zjednoczona to jest coś na granicy niemożliwości. I to jest tak naprawdę, i przecież nie mówię dlatego, że byłem tam kiedyś szefem Rady Europejskiej. Mówię jako człowiek, który od maleńkiego naprawdę tam w Gdańsku marzył o tym, żeby Polska była zachodnim krajem w sensie standardów, wolności, praw obywatelskich. Znaczy to jest tak wzruszające, że ten cud na naszych oczach się zdarza. Że my ciągle, mimo Brexitu, mimo starań, mimo Putina, my ciągle żyjemy w Europie, która jest rzeczywiście zjednoczona, gdzie nikt na nikogo nie chce napadać. I nawet jak się zdarzają politycy nie do końca zrównoważeni, albo nienawistnicy, albo i mają jakieś głupie albo groźne pomysły dotyczące Europy, to ciągle trwa. Uwierzcie mi, to graniczy rzeczywiście z cudem. Ja zrobię wszystko, żeby ten cud trwał jak najdłużej, żeby on się stał jakby normą. Ale o wiele łatwiej jest zawsze sypać piach w tryby, niż zbudować jakiś mechanizm, a Unia jest bardzo skomplikowanym mechanizmem. Dlaczego ona stała się jakby możliwa i dlaczego możliwe jest w polityce od czasu do czasu, że dobro zwycięża ze złem, nawet jeśli zło bywa bardzo brutalne? Po pierwsze, i to dedykuję też polskiej inteligencji to moje przekonanie. I to jest moje całe doświadczenie życiowe też. To, że ktoś jest etyczny,
To, że ktoś chce opowiedzieć się po stronie słabszych, to, że ktoś jest za jednością, wcale nie musi i nie może oznaczać, że jest fizycznie słabszy od tego, kto jest nienawistnikiem, brutalnym, prowokatorem konfliktów. I to był zawsze największy błąd pewnych formacji politycznych tu w Polsce demokratycznych, że one ze słabości czyniły cnotę. Pyta mnie pan o moje przekonanie. Znaczy, ja do polityki poszedłem bardziej jako sportowiec niż jako, nie wiem, historyk z wykształcenia czy amator intelektualista. Znaczy, w polityce, jak idziesz do polityki, masz głębokie przekonanie, to masz się bić. A jak chcesz się bić, to musisz się umieć bić i lubić to. Znaczy, tak, ja chcę się bić i będę... I będę namawiał wszystkich o to, że jak wierzysz głęboko, to tak jak się jesteś gotów bić o swoje dzieci, czy bezpieczeństwo swojej żony, czy matki, czy brata, tak? No, jest sprawa ważna. Dzisiaj jest to sprawa naprawdę śmiertelnie poważna. Jak Polskę wyprowadzić z tego zakrętu, to trzeba stanąć na placu i się nie bać, nie? Więc to wam gwarantuję, znaczy to, ale też dlatego, że mam w tym może też trochę satysfakcji, że lubię ten sport też, no bo to trzeba, no wiecie, no jak nie lubisz, to nie próbuj, no bo, więc o to nie ma się, jeśli chodzi o mnie, naprawdę nie macie powodu do obaw. Ja czasami, kiedy patrzę na te mniejsze partie opozycyjne, to widzę takiego jakby, może dlatego, że dzisiaj mają nie za wysokie poparcie, więc wtedy trudniej może ubierać się w takie, tak emocjonalnie, w taki strój zwycięzcy. Ale ja uważam, że to jest naprawdę najważniejsza rzecz, od której trzeba zawsze zacząć, zarówno zawody sportowe, nie wiem, no i w życiu prywatnym, osobistym, znaczy musisz chcieć wygrać, musisz chcieć zdobyć, musisz chcieć przekonać do siebie wszystkimi dostępnymi metodami, więc bardzo ważne jest to, ja dlatego namawiam na tą jedną listę. Nie dlatego, żebym ja się czuł słaby. To jest jedyny kraj na świecie, gdzie partia 30-procentowa prosi każdego dnia partie 5 i 10-procentowe, żeby zbudować jedną listę. Przecież to jest tak na końcu ich interes, nie mój. Przecież Platforma wcale nie skorzysta na tym, że będzie jedna lista. My na tym tych swoich mandatów stracimy. Ale ja ich namawiam, żeby była ta jedna lista, żeby też oni nabrali takiego ducha zwycięstwa. Bo to jest wiary we własne siły. I wtedy narzędzia się znajdzie. Ja na przykład jak wróciłem, ja byłem dość wnikliwym obserwatorem i też niezłym użytkownikiem niektórych technik komunikacyjnych. Na Twitterze no, zbudowałem jedno z lepszych kont w Europie, jeśli chodzi o polityczne konta i przyjechałem do Polski i mówię, dlaczego TikTok jest taki niepolityczny. No bo TikTok nie nadaje się do polityki, usłyszałem. A ja mówię, zobaczcie TikToka na przykład w Stanach Zjednoczonych, tam są wygłupy, tam ktoś tańczy, ktoś się rozbiera, to no wiadomo. Ale jest też bardzo dużo poważnych treści i one też znakomicie jakby... I najmłodszych, i starszych w ogóle nie ma problemu. I tak z moją załogą tak żeśmy się zaczęli przekonywać i wiecie co, po 2 miesiącach zbudowaliśmy konto na TikToku, gdzie ja naprawdę nie śpiewam, nie staję na głowie, nie rozbieram się, no to tego by brakowało, no ale wiecie o co mi chodzi. I mamy dzisiaj 9 milionów odsłon i mamy najlepszego TikToka w tej części Europy na pewno, politycznego, nie? To, więc wszystko jest możliwe i najważniejsze to jest właśnie to, co jakby trochę jak w tych fajnych, romantycznych filmach albo westernach, albo dobro nie musi być synonimem słabości, a zło nie musi mieć przewagę nad dobrem z definicji, bo jest jakoś silniejsze czy brutalne. Więc też uwierzcie w siebie. Nie bądźcie tacy smutni czasami, że a czy dacie radę, a czy się uda, a jest nas tylko... Wiecie, co ja ciągle słyszę w Polsce? Panie Tusk, no my chyba nie damy rady, pan nie da rady, bo nas jest tak mało, bo na, ale ile, no co, 70% na miłość Boga. No 65% to jesteśmy my, a ich jest 30%. Z tego połowa zdezorientowanych i dali sobie zrobić trochę propagandą wody z mózgu, ale są to odzyskania. No. Tych takich politycznych zakapiorów, takich politycznych cyników bezwzględnych, radykałów prawicowych, to jest ile? No 10%, 15%. Cała reszta jest do ogarnięcia, tylko nie można codziennie mówić, nie damy rady, nie da się. No ludzie, to my, no ja słyszę, że damy radę, znaczy to nie moje hasło, ale ja mogę
Znaczy, ja uważam, że tak, że to chyba właśnie pani premier Szydło, nie? Po pierwsze, przewidziała, co się stanie, jak mówiła Polska w ruinie. I po drugie, mówiła, damy radę, ja to biorę dzisiaj do siebie, więc na pewno damy radę. Mi jest tak samo, mi jest przykro, żeby nie powiedzieć, że jest mi głupio, że to, co było kamieniem węgielnym Platformy, czyli akcja 4 razy tak i próba zrobienia referendum konstytucyjnego z likwidacją Senatu, zmniejszeniem Sejmu, immunitet i czwarte i jedno mandatowe okręgi wyborcze. Tak, ma pan rację, nie zmieniłem tej konstytucji, ale też nie zmieniłem poglądów. Jeśli chodzi o okręgi jednomandatowe i bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta, to zaproponowałem to, dostałem po głowie w ówczesnej Unii Wolności, gdzie byłem jeszcze wicemarszałkiem Senatu. Później przekonałem do tego Platformę. Najbardziej zagorzałym przeciwnikiem tych zmian, mówię o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta i okręgach jednomandatowych. Udało się zbudować okręgi jednomandatowe niektórych na poziomie samorządu. Reszta klasy politycznej była bardzo wstrzemięźliwa. 3 razy zgłaszałem projekt ustawy o zniesieniu immunitetu. I mogę to powtórzyć. Nie udało się zyskać tej większości ze względu też na bariery konstytucyjne. Więc chcę, żeby mnie pan dobrze zrozumiał, bo wie pan to, ja też już jestem po tej stronie, że tak powiem, granicy, gdzie ja nie przyjechałem, proszę się nie pogniewać, żeby się panu przypodobać. Ja panu powiem naprawdę, jak jest. Ja panu nie dam gwarancji, że zmienię konstytucję, bo do tego potrzebuję 3/5. Jeśli pan mnie pyta, czy ja dzisiaj gwarantuję panu, że będę miał 3/5 w Sejmie, nie. Nie dam takiej panu gwarancji. Ale wszystkie 4 dotyczą de facto zmian konstytucyjnych. Ja wiem, bo taki dialog nie ma o tyle sensu, że pana nie słyszą i dlatego kolega mówi też, no, że politycy, w tym ja, zawodzimy często i że rzadko kiedy obietnice są spełniane i dużo uzasadnionej grości w tym jest. W warunkach jakby demokratycznych i no, tych wielopartyjnych rzeczywiście często jest tak, że dobre intencje nie są realizowane i nie dlatego, że ludzie chcą oszukiwać wyborców, no bo ja, jak się pan domyśla, ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby pokazać figę dzień po wyborach, nie? Wręcz przeciwnie. Ale rzeczywiście czasami... Więc jeszcze raz mogę powtórzyć, ja będę robił wszystko, będę podejmował takie decyzje, które pozwolą mi zmaksymalizować szansę na zrealizowanie tego, co teraz wam proponuję. Ale bądźmy dojrzali, znaczy, bo ja też bym prosił, niektórzy politycy lubią taki tandetny populizm, ale ja naprawdę uważam, że uczciwa rozmowa polityczna polega na tym, że niech pan mnie pyta, o co mi chodzi, a nie co pan zagwarantuje, że się stanie. Bo polityk, który panu powie, i proszę to poważnie potraktować, że on wie, co się stanie za 2 albo za 3 lata, jest głupcem. Nic nie rozumie kompletnie tego świata. Jeśli ja bym panu powiedział 4 lata temu, że Rosja napadnie na Ukrainę, że Ukraina wygra być może tę wojnę, że być może za kilka dni Rosja użyje broni atomowej przeciwko Ukrainie, że będzie pandemia, która wstrząśnie jakby no, światem i to naprawdę w sposób taki i tak dalej. Dlaczego mówię o tych, no, o tych przypadkach? Jeśli spotyka pan polityka, który panu mówi, zrobię to, to i to na 100% w ciągu najbliższych 5 lat, to znaczy, że ma pana za frajera. No proszę się nie gniewać. Ja mogę panu powiedzieć, jak ja mam pogląd i mogę powiedzieć, jakie warunki będą musiały być spełnione, żeby przynajmniej część moich poglądów weszło w życie, bo ja pana chcę poważnie potraktować. A jeśli ktoś chce usłyszeć, będzie świetnie,
ciągu jednego dnia i to, to wtedy, no to ja tutaj jestem nie najlepszy. Nie. I wie pan co, i na końcu to jest trochę tak, jak już nie będę, kto to powiedział, jeden z chyba polskich dziennikarzy, że ludzie, że w demokracji, w wyborach to jest tak, że ludzie myślą, czy będzie wino, czy koniak, a do wyboru jest kawa albo herbata. Znaczy, takie są partie polityczne, więc... No, przynajmniej ta, ja przynajmniej gwarantuję winę Tuska, oprócz kawy albo herbaty. Więc na końcu każdy, wiecie, no po to jest ten próg wieku, znaczy trzeba mieć 18 lat, żeby móc głosować, żeby mieć jakiś kapitał wiedzy o tym, jak wygląda życie, co trzeba umieć traktować metaforycznie, co dosłownie, na ile polityka jest taką grą trochę, no tak jak między ludźmi często. Znaczy ja chcę pana do siebie przekonać w jakichś sprawach niekoniecznie politycznych. To zawsze będę podkreślał to, o czym sądzę, że panu się spodoba. Zawsze będę naruszał realne proporcje. No to jest trochę tak, jak dziewczyna chce poderwać chłopaka, czy odwrotnie, czy jeszcze inaczej, XXI wiek. Więc w polityce demokratycznej często też jest tak, że my musimy używać czasami przejaskrawienia, czasami obietnicy, która oddaje bardziej marzenie niż realność. No, kluczowe są proporcje. Czy to jest cynizm, populizm i z definicji tak od razu z automatu chcę kogoś wyrolować, więc każde kłamstwo przyjdzie mi do głowy. Czy chcę przekonać do jakiejś swojej racji, lekko podbarwiając czasami, no chcę być atrakcyjny. No tak bywa. Już głosy nie daję panu, bo już... dla pańskiego bezpieczeństwa, bo tutaj się zbierają ludzie, żeby zrobić panu krzywdę. Czy ja na wszystkie pytania już odpowiedziałem chyba, tak? Tak. Tak. Zabezpieczenie wyborów. Okej, to już ostatnie, bo to jest apel do was wszystkich. Znaczy, bo tak naprawdę i to jest, ja nie chcę z siebie zrzucić ani grama odpowiedzialności. I naprawdę świadomie biorę na siebie tyle, ile trzeba, włącznie z tą winą Tuska. Naprawdę, nie? I mam... A tutaj dostałem w prezencie wina miejscowe. Tak. Więc być może przynajmniej symbolicznie będę mógł posmakować wina Tuska. Jeśli chcecie naprawdę na serio uczestniczyć w tym zwycięstwie, które jest na wyciągnięcie ręki, to ja bym zaapelował do wszystkich bez wyjątku. Zapiszcie się do społecznej kontroli wyborów. Mamy przygotowaną aplikację, program. Przygotowana będzie lista adresów, gdzie brakuje mężów, dam zaufania i tych, którzy będą mieli możliwość kontrolowania wyborów 1:1. Ja nie chcę rozmawiać o scenariuszu białoruskim. Ja chcę tylko powiedzieć, i też jestem o tym przekonany, mam swoje doświadczenia z młodości. Gdyby im coś strasznego strzeliło do głowy, że chcieliby sfałszować wybory, albo unieważnić, albo ogłosić stan wojenny czy wyjątkowy pod jakimś pretekstem, to wtedy trzeba też być gotowym na użycie siły, znaczy postawić się. W ogóle, no nie, nic za darmo, to w ogóle, ale ja nie sądzę, żeby do tego doszło. Jeśli pytacie mnie o intuicję, to ja mam dwie intuicje. Będą straszyć, ale nie zdobędą się na akty przemocy. I druga intuicja, że wygramy te wybory. Znaczy, to wam mówię. Ale proszę was o pomoc, nawet jeśli by któryś z was pójdzie zagłosować na inną partię. Okej, ale pomóżcie skontrolować te wybory, żeby ich nikt naprawdę nie sfałszował. My jesteśmy w stanie tak to przygotować, że my po 2 godzinach będziemy mieli wyniki z każdej komisji, sfotografowane, w bazie danych. Także naprawdę być może szybciej niż PKW będziemy w stanie podać udokumentowane 1:1 na zdjęciach wyniki wyborów. Ale wasza pomoc będzie niezbędna. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam was do... No jeszcze rozstrzygniemy, czy do Brzegu, czy do Nysy, czy do Pola, czy do Krapkowic, czy do Namysłowa. Skąd? Gdzie? Jeszcze? Nysa, no tak.
No już widzę. Strzelce, tak? No to już mamy całą listę, no to już musi... Do Kędzierzyna Koźla, mojego ukochanego też, tak, bo trochę tam pracowałem jako robotnik. Tak. Dzięki wam serdeczne. Bardzo dziękujemy, szanowni państwo. Trzymajcie się, nie to dajcie się. To na pewno nie jest ostatnie spotkanie na Opolszczyźnie.